To było ostatnie tam chyba 15 sekund. No to był odruch, tak? Bo to nie to, co ja sobie pomyślałem, bo to nie ma czasu na to, tak? To, to był odruch, który zrobiłem, obróciłem się, złapałem go za, za judogę, no i rzuciłem go on, zresztą... Były takie filmiki, pamiętam, mm -hmm. zdjęcia, że on już leciał wysoko i on już wiedział, że leci na plecy, że będzie i pon, już się za głowę łapał. Także że, co on zrobił? Tak? No, i, i, i tym sposobem znalazłem się w finale. Igrzyska to cała Polska ogląda. Prawda? Mm -hmm. I każdą dyscypliną się interesują e, i kibicują. Zwłaszcza I, wtedy to były trochę inne czasy, tak. więc te igrzyska musiały być dużo bardziej popularne. Ojej, naprawdę. Poza tym, Atlanta dla nas była naprawdę bardzo, bardzo dobra. My przez pierwsze trzy dni byliśmy na pierwszym miejscu w, w klasyfikacji medalowej. I bił się Zapończykiem. I tam strasznie się dużo krwi polało, strasznie, no tam, a e, tam e, wykładzina, czy ta mata była biała. To tak to, jak w UFC, jak jest tak. jakaś hardkorowa walka, to później to ścierają, ale ta krew... Nie, Jest, yes. tu, tu tak za bardzo nie ścierali. <grym> 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 nie ścierali. No czyli i tak, ja tak wchodzę tak do kre, tego tak, kre, ringu, tak. patrzę, a tam kurczę, jakby świnie zażynali. Przychodzi taki moment, że to... O. Ja. Nagle przegrywasz jedną walkę. Tak i koniec. A to już wiesz, mijają lata, i to już nie jest tak, że to można wrócić. W sporcie to mamy jakiś tam okres, tak i jeżeli tego nie wykorzystamy, e, no, to, no to już możemy się pożegnać. Trzymanko. Przez długi czas myślałem, że na cateringu dietetycznym nie da się długo wytrzymać. Głównie przez jakość produktów w posiłkach i ich smak. Ostatnio zacząłem zamawiać swoją dietę od KickFit i moje wątpliwości zniknęły. Okazuje się, że posiłki mogą być o wiele smaczniejsze niż te, które do tej pory sam gotowałem. Jak któryś Cię nie posmakuje, to wypełniasz ankietę i więcej go nie dostajesz. Dostosowujesz sobie posiłki tak, żeby wszystkie smakowały Tobie. Niektóre są tak smaczne, że nie widzę potrzeby zamawiania cheatmeala, bo i tak nie przebiłyby smaku KickFitu. Ja korzystam z programu indywidualnego, gdzie razem z dietetykami i ekspertami tworzymy plan na osiągnięcie konkretnych celów przez odpowiednio dobrane żywienie. Łącznie z dokładnie wyliczonym makro a nie podanym na oko jak w innych cateringach. W końcu udało mi się znaleźć rozwiązanie, gdzie nie marnuję czasu na zakupy i gotowanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, link do KickFit znajdziesz w opisie tego podcastu. Dobra, trzymajcie dietę, pozdro. Paweł na stula, cześć. Witam serdecznie. I dla ludzi, którzy Cię nie znają, jakbyś powiedział, czym się zajmujesz? Czym się zajmuję, tak. Czym od, się 23, od 23 lat mam klub sportowy. Wraz ze swoją żoną prowadzimy ten klub. Są tam oczywiście zajęcia judo, jak i również inne sporty walki. Jest również siłownia. No i to od 23 lat z żoną prowadzimy. Oprócz tego też. Weźmiesz jeszcze mikrofon trochę do siebie. Jest na... O nie, super. Mhm. Oczywiście oprócz, oprócz e, no, samym zajmowaniem się klubem, to to, to również prowadzę zajęcia e, judo, zajęcia judo dla dorosłych, jak i również e, dla e, zawodników. E, zawodników, tak, tak, tak. A mhm. um, Wspominałeś mi, że nie oglądasz za bardzo walk, to znaczy, że masz te przesy, które jeszcze się nie chce tego oglądać? Walkę MMA. Walkę MMA albo bokserską, jakiekolwiek. Nie, no, czasami coś tam zerknę, ale nie, nie, nie jest tak jak było wcześniej, kiedy jeszcze na sam e, walczyłem w MMA, e, że śledziłem e, co się dzieje. Natomiast czasami tam coś tam zerknę na, na walkę bokserską czy, czy na walkę MMA. Bardziej interesuje mnie w tej chwili tej, już od dłuższego czasu walki Judo. Mhm. Czyli wróciłeś jakby od tego MMA z powrotem do Judo? Dokładnie. Tak się zastanawiałem, gdybyś dzisiaj zaczynał też byś poszedł w Judo? Oczywiście. Tak? <laughs> judo jest, jest to super dyscyplina. To, to jest za każdym na, na każdym kroku to powtarzam, że, że jest to super, super sport dla, dla dzieci, dla młodzieży. E, jakbym miał decydować jeszcze raz, e, na pewno zdecydowałbym się na judo. A z jakiego powodu jest taka super według ciebie? No jest, jest to dyscyplina, która uczy wytrwałości, jest to dyscyplina, która uczy wszechstronności. Dla, dla dzieciaczków jest to, jest to fajna, fajna zabawa, jest dużo ćwiczeń gimnastycznych, uczy pokory, także. No, i to chyba uczy też takiego komfortu na przykład z przewracaniem się. Pamiętam, że przez chwilę chodziłem na akrobatykę i tam przechodziłem na salkę i przychodziło sporo osób i gościu nas uczył czegoś takiego, że mieliśmy padać na plecy albo padać naprzód. Ale tak pokazuje, że tak się nie, nie, tak nie powinno się... Nie. Ale on, on nam tak <grym> Dokładnie. pokazał. Dokładnie. No to, no to źle źle pokazał. W każdym razie nie do tego biłem. O co mi chodziło, to że ludzie się bali upadać. I ja to pamiętam, że kurde, no przecież to jest miękkie, nie możesz się na to wywrócić, nic się nie stanie. I wydaje mi się, że judo jest też fajną taką rzeczą właśnie, żeby się oswolić i z tym, że można się wrócić, że można robić jakieś różne dziwne akrobaty swoim ciałem i tak naprawdę nic się nie dzieje. E, tak, no w, w judo w, na początku e, e, każdy, każdy uczy się e, oczywiście e, no, poprawnego upadania i to jest dosyć, dosyć istotne, żeby przejść dalej. Czemu pokazałeś, e... że źle? U mnie, jak chodzę na jiu -jitsu, <laughs> jak chodzę na jiu jitsu to nas uczą tak i trzeba rękoma uderzyć o, o, o matę. Ale nie tak. Okay. Nie tak. E, to jest mocno, Taka, nie, okay, tak, okej, dobra. Tak, to już tak, rozumiem, tak, o co tak, chodzi. To jest, to jest jedna uwaga, nie za szeroko ręce, a druga, no to chronimy głowę po czyli broda musi być do klatki piersiowej. I to chodzi I to o to, to żeby nie, nie, nie złamać ręki żeby nie złamać ręki, to żeby tutaj całą ręką uderzać, amortyzować matę. Nie na łokciach. No i głowa właśnie tutaj, broda do, do klatki. To jest dosyć istotne i, i tego mm, na każdym treningu, e, myślę, że w całej Polsce e, trenerzy judo uczą e, adeptów, żeby, żeby po prostu najpierw nauczyli się e, poprawnie e, upadać, a potem można przejść, przejść dalej do, do ćwiczenia techniki. To nieraz e, e, się przydaje, nawet jak e, e, no, ktoś trenował kilka lat e, i przestał, to ten nawyk e, upadania i odpowiedniej reakcji ma. E, I e, no, przynajmniej mi się też kilka razy zdarzyło, jak byłem młody, że gdzieś biegłem, prawda, e, potknąłem się i e, zrobiłem przewrót, wstałem, po, pobiegłem dalej. Czy tam na nartach, jak zjeżdżałem na nartach, e, wywróciłem się, e, wypiąłem się z nart, e, zrobiłem przewrót, wstałem. No, to, to, jest, to jest dobre. Miałeś okazję przekonać się w judo? Więc, czy jak się kończy nie, nie, nie uderzanie rękoma w ten sposób? jakie widziałeś jakieś hardkarowe złamania? No, to jest, to, no. Jest, to, jest, to jest bardzo niebezpieczne, jak ktoś leci na tę tak, rękę z tyłu. Tak, no to jest, widziałem tak, szczególnie na, na zawodach, ale tu już mówimy o, e, no, o sytuacjach, gdzie e, w momencie, w momencie kiedy ktoś upada, no to broni się za wszelką cenę, tak, żeby nie, nie, nie spać na plecy, żeby nie, nie przegrać walki. No i, no i zdarzało się złamania. I to jest taka siła, że ci po prostu łabie tę rękę, jak chce, z którą stronę się może wygiąć? Z, z, zdarza się. Nie jest, to, nie jest to częste, zdarza się. No bo to jest raz, że jest siła twojego ciała, ale również ciała przeciwnika, który, no, który cię rzuca, tak. Mm -hmm. to, to... No to jest, to jest niebezpieczne. Jak wygina ci rękę w drugą stronę, to w takiej kontuzji też nie wraca za szybko, co? No to, to teraz pokazałeś sytuację taką, która może być w momencie kiedy na przykład robimy dźwignię tak, na, mm -hmm. na, na staw łokciowy i e, ktoś nie klepie, tak, albo nie zdąży klepnąć i, i to tak samo można rękę złamać. To się, to się zdarza. Rzadko, ale się zdarza. Tobie się zdarzyło kiedyś? Coś takiego? Złamać rękę mhm. albo żeby tobie złamali? Nie, mnie nie złamali, natomiast przeciągnąłeś kiedyś? Zdarzało się, że przeciągnąłem, ale żeby złamać to, to nie, 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 nie przypominam sobie. A jak, jak przeciągniesz i nie złamiesz, to to znaczy, że ona wyskoczy na chwilę i wróci? No, nie, no jak przeciągnę, no to znaczy, że e, 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 jest przeciągnięta, e, e, te wszystkie więzadła są podnaciągane, ale nie jest złamana, tak? Mm -hmm. a, no, a jak jest złamana, no to, 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 to znaczy, że w stawie łokciowym ręka wyskoczył. Um, może wróćmy trochę do początku. Jak w ogóle to się wydarzyło, że ty się zainteresowałeś, Judo? Jak wyglądały same, same początki? <laughs> no, było to. Ojej. Mam tyle, i tyle, tyle, lat tyle lat, no to u, 40 parę lat temu. Ale to pamiętam, i tego, tego chyba nigdy nie zapomnę, bo to jest, wiadomo, to jest. To jest coś, co, 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 co nie można zapomnieć, tak? Ja całe, całe swoje dzieciństwo i młodość mieszkałem na Bilanach. Dwa przystanki od AWF. -u. Gdzie, gdzie zacząłem trenować judo? No i, i któregoś dnia chyba to było tak, że w szkole podstawowej przyszedł ktoś, jakiś trener i coś demonstrował, jakiś taki trening pokazowy zrobił. Już nie pamiętam, czy, czy czy to było w tym momencie, czy po prostu... Mhm. E, wiem, że z mamą przechodziłem obok, e, obok e, sali e, na WF-ie i takie były do tej pory, są te pawilony. E, były, były zajęcia Judo. E, no i, i mi się to spodobało. Poprosiłem mamę, żebyśmy weszli do środka. Wtedy nawet chyba nie wiedziałem, że to jest judo. Po no, prostu jakieś sztuki walki. Tak, sztuki walki e, karate. E, dzieciaki, nie, nie, karate. Nie, nie. Dzieciaki, nie, dzieciaki w, moim, w moim wieku gdzieś przewracały się. E, no i strasznie mi się to spodobało i, e, i poprosiłem mamę, żeby, żeby mnie zapisała na te zajęcia. Ja wtedy miałem 10 lat. No i wtedy trener powiedział, że okej, okay, fajnie, ale przyjdź za rok, ponieważ. No Jesteś za mody. Za, za mody. Wtedy wiadomo, za komuny, no to, to był taki okres, wie, znaczy czas, że, że to na sporty walki można było w wieku 12 lat się zapisywać. A ja byłem wtedy, może teraz tego nie widać, ale byłem mały, drobny i, 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 i tyle powiedział, żebym przyszedł za rok, bo. Bo, bo nie mógł cię przejąć po prostu. No bo jestem za delikatny i mogę sobie, sobie nie dać rady. No i wtedy mama wyszła ze mną na zewnątrz. Obok był też drugi pawilon, gdzie były zajęcia z szermierki. Też takie białe stroje. No i weszliśmy tam i mama, mama mówi, a może na to cię zapiszę? Ja mówię, nie, nie, na to nie chcę, chcę na, na, na judo. No i wtedy pamiętam, że weszliśmy, doszliśmy tutaj do, do marymonskiej ulicy. Ja się położyłem na, na chodniku, zacząłem płakać, krzyczeć. Często mi się to zdarzało, niestety. No i, i, i wy, wykrzyczałem mamie, że ja muszę na te zajęcia, muszę na te zajęcia. No i wróciliśmy z powrotem na tą, na tą salę i... No mama niejako ubłaka, ubłagała trenera, żeby mnie tymczasowo przyjął. On, ser, on serio się bał o to, że będziesz miał jakąś kontuzję? Czy to raczej chodziło o przepisy? No to nie wiem, o przepisy i to, że ja by naprawdę byłem takim drobnym chłopcem. Mm -hmm. e, no ale, ale chciał sprawdzić, jak, e, no jak jestem sprawny e, i wtedy ileś tam, musiałem się razy podciągnąć. E, jakieś e, chyba przysiady. E, brzusz, e, jakiś test te, sprawdziałem? Jakiś test, tak, zrobiłem, to zrobiłem to bez problemu. No i po, powiedział, no dobra, no to możemy Cię tymczasowo przyjąć. A dlaczego Judo i dlaczego akurat no, spodobało mi się te, te zajęcia? Ponieważ ja zawsze na podwórku, no, jak czasami w szkołach pytali dzieciaki, mhm. czy ja się biłem i, i, i na ulicy, na, na podwórku, ja mówię, no, że nigdy nie odmawiałem i rzeczywiście, rzeczywiście często te bójki były, ale zawsze przepadałem za, za walką taką na nachwyty, jak była sytuacja jakaś taka ciężka, no to, to, to zawsze tam coś złapałem, coś wywróciłem i Czyli miał, musiałeś mieć jakieś predyspozycje w, tak, czas, w takim tak. razie do takich I, sportów łapanych. Dokładnie. I dlatego, dlatego ta dyscyplina mi się spodobała. I, no i tak, tak to się zaczęło. I jak, jak wyglądały początki? Od razu, od razu miałeś wrażenie, że dobrze ci idzie, że jakoś się z tym odnajdujesz? Czy początki były ciężkie? Czyli nie, no strasznie mi się ta dyscyplina podobała i bardzo, bardzo. Ja chciałem trenować codziennie, tak. Ja mógłbym siedzieć na tej sali cały dzień tak. W... I, w, I w tym wieku to można robić rzeczywiście. Można. Był taki moment, był taki moment że ja jedno, znaczy kończyłem zajęcia judo a to była sala, ta, hala w pawilonach, gdzie była, były zajęcia Judo, matarz Judo i obok były zapasy. Mhm. Ja kończyłem zajęcia e, Judo i przechodziłem na, na, na zapasy robić drugi trening. E, no i to trwało kilka miesięcy. E, wychodziłem z domu o 16, wracałem tam chyba 20 czy, czy tam później, e, no ale w końcu mama mi powiedziała, że muszę wybrać, że no nie może być Judo i zapasów. E, no bo to, 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 to za, za dużo czasu mi zajmuje i, mhm. i, no i wybrałem judo. Mhm. Um, I całkiem szybko z tego, co czytałem, zacząłeś mieć bardzo dobre wyniki. No nie, nie, tak, nie tak nie tak szybko. No to, to oczywiście e, od samego początku e, było widać, że, że mam, mam tą smykałkę do, do, do judo i Smykałkę to, do judu, ale też to, że chodziłeś na dwa treningi naraz, to, to, to też świadczy o tym, że miałeś charakter pod to zrobiony, no, miałem charakter, miałem jeszcze no, to jeszcze inne, inne inne kwestie takie e, e, związane z domem e, i z sytuacją, jaką miałem w domu, wolałem być na treningu, na treningu niż w domu. No, to, mhm. e, więc oczywiście stopniowo. stopniowo e, tam podnosiłem swoje umiejętności, i jak, jak technicznie byłem słabszy od przeciwników, to nadrabiałem tą wolą walki tym, że Agre, no, Agresją? Ag, czy agresją, ale taką Zdrowo. pozytywną, tak, tak, która, która jest na w trakcie walki i, i zawodów, ale, ale poza to, 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 to było okej, okay, także to. No, nigdy bym nie pomyślał, że mówisz o agresji, jakieś takiej, wiesz, wybijanie komuś od oczu, czy inne rzeczy inne, by lepiej wygrać. Nie, nie, nie. nie, nie. <laughs> tak, ale myślę, że to bardzo ważne. Właśnie ważny... tego dżudo uczy, tak? Oczywiście możemy, możemy rywalizować, walczyć na, na, na macie, na zawodach, ale a, i być. E, e, no, zachowywać się w trakcie walki jak najgorsi. Znaczy, naj. E, jako wrogowie. A, jako wrogowie, tak? Natomiast natomiast kończy się walka, schodzimy, no i. Normalnie rozmawiamy. Jest okej. Okay. Ale oczywiście zdarzałem się sytuacje, że widzisz, że rzeczywiście kogoś nie lubisz, co? No I... nie, no tak. Normalnie. No wiadomo, że to, że, że to świat. A to nie jest tak w pewnym momencie, że masz już taki duży szacunek do zawodników, że już trochę nie wypada ich nie lubić? Bo są, wiesz, że ułożyli to tyle pracy, tyle wyżyczeń. Wiesz, ile ciebie to kosztowało pracy i po prostu już zaczynasz szanować wszystkich? Nie, no szanować trzeba wszystkich, to, mm -hmm. to, to, to niezależnie czy cię kogoś lubi czy nie. No, to mm -hmm. może, może jakoś, no tak, e... możesz szanować e... i nie no lubisz. Ta, także to, 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 to jest. To są dwie różne rzeczy. No. No, wiadomo, no, jak kogoś się nie, nie lubiło, nie przypadało się za, za kimś, no to... E... To się nie rozmawiało. A um, jak to wyglądało, bo z tego, co czytałem, pojechałeś na zawody do Barcelony i tam było napisane, że niespodziewanie zająłeś bardzo wysokie miejsce. Już teraz nie pamiętam, czy to było trzecie, czy, czy które, natomiast napisane było, że było niespodziewane i to mnie zastanowiło. <laughs> w Barcelonie, tak. 91 rok, to były Mistrzostwa Świata Seniorów. Ja wtedy miałem 21 lat. Eee, czyli jeszcze dosyć młodym byłem zawodnikiem. Eee, I i... Pojechałem na te, na, te, na te zawody, a wcześniej e, nie ukrywam, że. E, nie najlepiej się przygotowywałem do, do, do tych zawodów. E, w sensie takim, że to, to był jeszcze taki okres, że e, jakieś imprezki, nie imprezki. No to, jest taki, e, to jest taki wiek, że w człowiek ma... E, picie, picie alkoholu. E, I no i, i wtedy jeszcze nie byłem no, takim zawodnikiem se, seniorem, który no, jedzie na zawody i wygrywa. Coś tam mi się udawało wygrać, ale, ale na, no, na pewno nie, 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 nie zawody rangi mistrzostw Europy, czy mistrzostw świata, a tu mhm. jechałem na mistrzostwa świata seniorów. tak No i, i pojechałem na te zawody. No i co? No i... i, i... Niespodziewanie wszedłem do finału. Pamiętam walkę o finał z takim Czechem, który, no on był numer chyba 2 czy 3 na świecie, no, bardzo dobry zawodnik. I ja wtedy tą walkę przegrywałem. Wtedy no to było tak, że już miałem taką dwie, dwie kary. Trzecia kara to była dyskwalifikacja, tak? Ja już po prostu tam nie miałem siły w ogóle. No bo fizycznie, kondycyjnie nie byłem przygotowany do tego, tak jak wspomniałem przed chwilą, natomiast e, to, coś miałem, ta, Ten charakter. Ten charakter i, 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 i tą tak zwaną, jak my mówimy, czutkę. Mhm. E, no i, i on za wszelką cenę, a prowadził, bo też miał, jak chyba miał... E, e, punktowaną akcję Juk albo Wazarii i chciał za wszelką cenę skończyć mnie, żebym ja dostał dyskwalifikację e, za, za pasywność, tak, że nie walczył, unikam walki. E, no i e, par na mnie, atakował mnie, e, a ja już tak, to było ostatnie tam chyba 15 sekund. E, no, pff, no to był Odruch, tak, bo to nie to, co ja sobie pomyślałem, bo to nie ma czasu na to, tak? To, to był odruch, który zrobiłem, obróciłem się, złapałem go za Dodogę, za no i rzuciłem go, on zresztą były takie filmiki, pamiętam, mhm. zdjęcia, że on już leciał. Wysoko, i on już wiedział, że ci na plecy, że będzie i to już się za głowę łapał. Także że co on zrobił. Tak? No i, i, i tym sposobem znalazłem się w finale. E, no w finale też tam w, nawet dobrze mi szło z takim Francuzem, nawet prowadziłem tą walkę, no ale to już zabrakło, zabrakło siły, zabrakło już. E, e, no siły szczególnie tak zabrakło. E, no i tą walkę przegrałem. Także no to, to, to był taki, taki strzał, który który e, też spowodował mnie, że wszystko, w, w takim życiu moim prywatnym, sportowym wszystko się ob, o, 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 e, zmieniło. Zmieniło tak. Że nagle. Ja wróciłem i, i tak usiadłem sobie w domu mówię, kurcze. Jednak, no, jednak coś to dobrze ale, mi idzie. No właśnie, jednak nieźle, nie no muszę, muszę kurczę zdecydować się na te judo, w sensie takim już na, na 100%, o, o, odrzucić imprezki e, e, picia alkoholu, e, bo na pewno to mi nie, nie, nie pomoże. Teraz mi to e, pomogło i... i e, e, czy znaczy nie pomogło, tylko po prostu e, e, na, na na tym... E, e, na, na, na swoich takich no tym, że mam tę czutkę, że, że, że no mam ten charater, charakter do walki, że byłem, pokazałem, że stać mnie, tak? Ale jak, jak będę pił dalej, imprezował i wracał nie wiem, o piątej rano na, do, 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 do ośrodka, no to długo tak nie pociągnę. No i to był moment, gdzie tak, wszystko uciąłem. Tak, e, taką ja, grubą kreską po prostu przestałeś? Tak, tak. tak I trzymałeś tak, się tego rzeczywiście? Trzymałem się tego e, już do, do, praktycznie do końca mojej kariery. E, no już nie, nie było czegoś takiego, że tam gdzieś imprezy, gdzie, jak miałem jakiś start, do piątej rano się gdzieś bawiłem. E, to moja żona do tej pory mi mówi, że jak poznałem swoją żonę, a poznałem ją właśnie w 1991 roku. E, Czyli wtedy wtedy, tak. Mm -hmm. e, ja byłem na, na, na obozie w Cetniewie, a, a moja żona była z koleżankami też w Cetniewie, prywatnie na, e, na Wczasach. E, no i wtedy kilka razy się spotkaliśmy. E, ja. Ee, mówiłem mojej moje żonie, wtedy dziewczynie, znaczy wtedy jeszcze nawet nie dziewczynie, no że fajnie to będziemy chodzić gdzieś na imprezki, bawić się i nagle <laughs> przyjechałem y, po za Świata, miałem pewne takie przemyślenia e, i Nako, nagle ciach. Nagle, nagle, i nagle, ciak, nie ma żadnych imprez. Czy znaczy, moja żona ta, też nie była taka, że. E, imprezowała? No, co, co, codziennie na imprezy. No, ale od czasu do czasu chciała gdzieś tam pójść. A ja nagle, godzina 22, pyk do łóżka, spać, bo, bo zawody. Jak, e, jak mnich. No prawie, tak, prawie. E, i, n, no i, i wtedy pamiętam też, że. Bardzo dużo moich, moich znajomych mówiło, kurczę, temu nastkowi to odwaliło. Zwłaszcza w wieku 20 tak, lat, co? Kurczę, no teraz nie imprezuje, nie, nie pije alkoholu. Oczywiście nie, no, wiadomo, że czasami zdarzyło się, że jakieś piwko, ale, ale to naprawdę sporadycznie i bardzo delikatnie, tak? No i, i mówi, że to już wielu mówiło, że właśnie nastek to zwariował, bo on teraz już nie pije, on, e, albo mu sodował sodował uderzyła, bo zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata i e, no i teraz, teraz już się tam... Przewozi. No. E, Najśmieszniejsze ale, jest to, że tacy ludzie potrafią powiedzieć, że się czujesz lepsze od nich, bo się tak ta, zachowujesz. Nie, czy nie? Znaczy nie no, później większość z tych, tych osób wiedziała, że poszedłem w, w dobrym kierunku, i, i no, wielu z nich, z moich, moich kolegów, no, to do tej pory mówią, że, że oni byli głupkami, że, że, że nie, nie postąpili tak samo, a, a mieli też papiery na to, żeby, żeby zwojować coś na świecie, tylko że po prostu lubi. No. Nie przestali imprezować, tak, tylko, tylko dalej imprezowali, i no i niestety, niestety tam nie, nie zaszli z daleko, Także nawiązując, wracając jeszcze do mojej żony, no mhm. i wtedy, wtedy i do, te, do tej pory mi, e, znaczy nie wypomina, tylko w żartach mówimy, no a wtedy mieliśmy, mówię, poznaliśmy się, mieliśmy tutaj chodzić na jakieś imprezki, to, tamto, a, a się skończyło na tym, że, e, e, że godzina mhm. dwudziesta druga i, i, i do domu, tak? E, śmieszne to było, ale to pamiętam z żoną, a wtedy, wtedy z dziewczyną, no to też była taka sytuacja. Wtedy telefonów nie było, nic nie było. To, to, e, ja dostałem e, na serwetce telefon. Nie, nie telefon. No, jeszcze nie miała telefonu tak samo stacjonarnego. A do, domowego nawet nie było wtedy? No nie każdy miał. Mm -hmm. Nie każdy miał. Tak, ja miałem, Moja żona nie miała dopiero za jakiś czas. E, 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 no wtedy jeszcze dziewczyna e, założyli jej telefon stacjonar stacjonarny. Mhm. Natomiast, natomiast dostałem e, adres e, e, jej na karteczce. Wiesz, jak to tak. Tak, na imprezę się dostaje kartkę, wsadza się do spodni, nagle kurczę, wyciągasz mu kurczę. Dobrze, dobrze, żeby, dobrze, żeby pamiętać, do kogo to. <laughs> Ta, nie, no, nie tak, tak nie, 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 wiedziałem do kogo. No i wiesz, i pojechałem, pojechałem e, e, pod ten adres, ale byłem na 99% pewny, że, e, że to jest zły adres. No. No no ale to, to co... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czyli wróciłeś z tego obozu, wróciłeś tak. do siebie do wróciłem domu. Wróciłem po nie... miesiącach świata, wróciłem. Moja żona nawet nie wiedziała, a wte, wtedy dziewczyna wiedziała, co ja trenuję, ale za bardzo się jej sportem nie interesowała. A umówiliście się, że do niej pojedziesz? Tak, znaczy nie, dała mi adres y, 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 wtedy w tym wie, no i ja powiedziałem, a no to może kiedyś do ciebie podjadę, tak. No i wróciłem z tych Miszczas Świata, no wtedy się głośno zrobiło, tak, przegląd sportowy gazety, w telewizji mówiło się, że tam na 100 lat zdobył srebrny medal, to tamto. No i, i, i przyjechałem pod ten adres, pewny, że, że, to, jest, że to jest zły adres, pukam, otwiera, otwiera moja żona, wtedy dziewczyna Yy, I ten, i... Była, i byłaś, o, to była, coś? Byłaś, byłaś zdziwiona? Trochę tak, trochę tak, bo nie, nie, nie spodziewała się, że przyjadę. Jakie to były tak. dziwne czasy, to, że ktoś ci dawał adres, tak. trzeba nie, nie, miałeś, nie miałeś jak skontaktować, dokładnie, trzeba było tam dokładnie. pojechać, nie wiadomo było, kiedy przyjedziesz, czy w ogóle przyjedziesz. No czy to jest w ogóle w, e, nie, prawdziwy adres? <laughs> tak, wiesz. E, a najgorzej na przykład, jak włożyłeś taką serwetkę do, do spodni, uprawiałeś te spodnie i, <laughs> i można było się już więcej nie spotkać. No, ale tutaj akurat w, e, fajnie, fajnie było, że jednak ten adres był prawdziwy. Zaprosiła mnie do domu e, i wtedy akurat tam, z tego co pamiętam, to jeszcze tam, e, mm, nie wiem czy to było przy pierwszym spotkaniu naszym, czy przy drugim, e, byli jej tam znajomi i taki chłopak, e, kolega, który interesował się sportem i zobaczył mnie. Nagle za, zawołał moją, moją, moją żonę, tam mi ona opowiadała. E, zawołał ją do drugiego pokoju. Mówi, A czemu ty mi nie mówiłaś, że, że ty tutaj jesteś z Pawłem na stolu? To jest więcej świata. Ono tak? No ja na nim, nie wiem nawet. Nie, nie pochwaliłeś tak, się? Nie nie, 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 nie. nie, A wspominałeś o tym właśnie, że nie za bardzo lubisz opowiadać o sobie, czyli od zawsze tak miałeś, że nie, jakby nie, nie, nie za bardzo chwaliłeś się tymi swoimi wynikami. Nie. Nawet dzisiaj, jak, jak się przedstawiałeś, to też nie powiedziałeś ani, ani ile masz medali, ani, ani gdzie masz medale? Jakby opowiadasz o tym, że trenujesz. Medale mam w klubie, a ten najważniejszy mam w domu. Tak, ale to jest, to, jest, to jest ciekawe. dlaczego uważasz, że tak masz? Czemu nie lubisz o tym opowiadać? Masz tak, że uważasz, że to lepiej jak ludzie o tym mówią, a ty nie powinieneś o tym mówić? Hmm. Nie wiem, nigdy nie, 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 nie przypadałem za tym, żeby się chwalić. E, taki zawsze byłem zamknięty w sobie i... E... Bo to jest trochę takie dziwne, co przejść i opowiedzieć, no mam tutaj tyle medali, tam mam tyle medali, to... Tak, hmm. tak. Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest dużo zdrowej, właśnie, jeśli inni ludzie o tym op opowiadają, ale później wpadasz w pułapkę tego, że masz, mówisz o sobie za mało. I tak jak w tym aktualnym świecie, no właśnie, gdzie, gdzie, tak. gdzie prowadzisz jakieś social media i tak dalej, ja, 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 to by wypadało ja, ja, trochę nauczyć się mówić o sobie, a tu się okazuje, że jak ktoś jest taki właśnie bardziej zamknięty i bardziej woli, żeby to inni ludzie to mówili, traci. No, to, dużo to traci. traci. Mhm. No tak, masz rację, tak. No. E, no teraz ważne są lajki tak? na, na, na tym, ale, ale myślę, że. Wiesz, ważne, ważne, żeby być dobrym człowiekiem i, i no i co, no i. No tak, jeśli masz wyniki, to, to najważniejsze, że masz te wyniki, to czy masz ileś tam followersów na Instagramie to nie jest aż takie istotne. Jakby wolałbym mieć medal olimpijskie niż followersów na Instagramie. A <laughs> ile <jest>? masz dużo? <laughs> nie, nie, mam jakoś dużo. Ten oddałbym ich bez problemu za, mm -hmm. za, za medal olimpijski. Um, w, mówiąc o medalu olimpijskim. Czyli po, bo pamiętam, że w ciągu tego roku w Barcelonie później pojechałeś jeszcze na jedne zawody i wygrałe się. Nie. Nie, nie, to, to wiesz, to druga historia. W Tokio było napisane, w... że... A, w Tokio, tak, 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 tak. tak. Ale to nie, to było inaczej. Mm -hmm, to dobra. Już, widzisz, widzisz pierz... nie mam takiego dobrego researchu. Też dużo tego u mnie było, więc mogłoby się trochę pomieszać. My tak też czasami się mieszają e, e, lata, kiedy co zdobyłem. Mhm. E, natomiast, natomiast tak, w 1991 roku w Barcelonie e, byłem drugi na, na tych Mistrzostwach Świata, natomiast rok później, w 1992 były Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, tak samo. No i tam, e, tam jechałem jako no, faworyt już e, na medal. A zająłem piąte miejsce. No i to, no to było dla, dla sportowca piąte miejsce. To jest najgorsze miejsce. Bo to jest, wiesz, tak, blisko, blisko medalu, a jednak. Chyba czwarte jeszcze gorsze. No ale to u nas jest dwa trzecie i dwa piąte, tak? Czyli, mhm. czyli to taki, jakbyś miał czwarte-piąte miejsce, tak? Bo są dwa trzecie miejsca. No i, i generalnie, generalnie turniej zaczął się dla mnie fajnie. Tam Wygrałem e, trzy, trzy walki. Wygrałem z, e, z takim mul multimedalistą z Belgii, który. E, no, Multi-złotym medalistą? Czy? On miał e, bardzo. E, miał e, z mistrzostw świata ileś tam medali, z mistrzostw Europy. Czy miał złote? Nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Igrzysk tak, tak samo, ale no, bardzo dobry zawodnik. E, wygrałem z. Z Mongołem, też wicemistrzem świata z dwu, wtedy sprzed chyba dwóch lat, czy jakoś tak. No i miałem walkę o, o finał z Brytyjczykiem, który był nieznany. Nie wiadomo jak on się tam znalazł. Doszedł do, do walki o finał. No i pamiętam jak z mojego sztabu podchodzili niektórzy ludzie, trenerzy. I mówi, o Nastek, ty to już jesteś w finale, wygraj z takimi tuzami, no to teraz ten, ten Anglik to tam... Najgorszy to ci można powiedzieć. Tak, tak, a ja młody chłopak, na no to wiadomo. Zluzowałeś. Tak, znaczy no, może nawet nie, ale uwierzyłem w to, że rzeczywiście tak może być, że będę w finale. No ale walka zaczęła się dosyć mocno i no i okazało się, że ten Brytyjczyk nie jest taki słaby, tak, że jest bardzo mocny, że to ma, ma swój dzień. I e, ja tam e, miałem akcję punktowaną, e, potem on, e, końcówka walki. E, e, ja myślałem, bo już byłem bardzo zmęczony, e, odwiązałem sobie pasek. W nie można samemu odwiązywać pasek. Ja odwiązałem, dostałem karę za to. To czemu to zrobiłeś, jeśli nie można było? Ze zmęczenia. Nie, już nie kontrolowałeś chyba. Tak, tak. E, e, to, jak za... bardzo musisz być zmęczony, żeby wiedzieć, że robisz coś, za co odejmą ci punkty, i tak to zrobić? Właśnie nie wiesz. Nie kontaktujesz, nie wiesz. Aż co... tak, jesteś tak. zmęczony. O, ty ledwo stoisz na nogach tak, chyba. tak, tak. Odwiązałem pasek, dostałem za tą za to karę, ale cały czas myślałem, że ja tą walkę prowadzę. i Pamiętam, pamiętam że była, ja zrobiłem akcję, znalazłem się na, 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 na macie, on skoczył na mnie, zaczął mnie z góry atakować w, w parterze i ja tak sobie myślę... Mówię, kurczę, co on. Co on robi? A, a ja, ja byłem znany z tego, znaczy no, miałem dobry parter, tak? Ciężko mi było coś zrobić. E no i, i tam się broniłem, mój czas uciekał, mój kurczę, no to... Nie bałem się, po prostu zostałeś no tak, w bezpiecznej co on, pozycji. Co on, co on robi? Po co? To przegrywa walkę. A to się okazało, że był wtedy remis, tak? Że ja dostałem, jak dostałem tą karę, to był remis, tak? I, i w, e, e, w, wtedy było tak, że było, był jeden sędzia na środku, dwóch e, bocznych mhm. e, i były tak zwane wskazania, czyli... E, można było wygrać 3-0, można było przegrać 3-0, można było wygrać 2-1, tak? mhm. Bo każdy musiał e, z tych sędziów e, wskazać, e, m, kto, wygrywa. kto wygrywa. No i, a, i oni mieli takie e, krzesełka kołomaty. I tutaj te chorą chorągiewki. A ja właśnie tutaj le leżałem, i tak podnoszę się i patrzę, jak ta ręka idzie e, tego sędziego bocznego po chor chorągiewki. No i wiedziałem, że to jest, e, że to będą wskazania im. Kurczę, o, co ja narobiłem. Wstałem. A nie miałeś trenera, który by ci krzyczał obok, żeby musisz coś robić, czy już wtedy nie kontaktowałeś na tyle, że nawet byś nie usłyszał? Nawet już nie pamiętam, czy, czy krzyczał, czy nie krzyczał. Bo to też jest taki Wiesz, stan, że już nic nie słyszysz, Tak, nie? tak, tak. E, no i wtedy przegrałem tą walkę 2-1. Mhm. I, i przegrałem finał olimpijski później o trzecie no to już e, bardzo mało czasu miałem tam chyba 15, 20 minut gdzieś wyszedłem o trzecie miejsce już nie miałem siły z Rosjaninem przegrałem chyba tam na, 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 na 7 punktów mhm. tak zwany wazari e, no ale to już już, nie, już było. Nie, nie kontaktowałem, ciężko mi było. Także prze, przegrałem medal olimpijski w Barcelonie. To, to było po roku już takiej zdyscyplinowanej pracy, po że nie wrzuciłeś się. Ta, tak, ta, ta. no, i, i, e, no to był sprawdzian kolejny w moim życiu, tak. E, czy, czy wytrzymam, czy, e, czy nie. E, I w tym 92 e, ro, roku po, po Igrzyskach e, pojech. E, Pojechałem. No właśnie, i to było teraz tak. 92 to chyba właśnie ten turniej w Japonii był. Czy trzeci? my się już pomieszało. W każdym razie. Po, ja po, by... po, po Barcelonie, po Igrzyskach miałem. E, miałem. Nie, mhm. miałem później. Później miałem Mistrzostwa Świata w 93 w Kanadzie. Mhm. E, gdzie przegrałem? Doznałem tam kontuzji. Kolana eee, i no i wtedy zaczęły się też takie schody, że zostało mi zabrany stypendium. Eee, pamiętam jak dziś, że, że, że eee, ludzie z zarządu Polskiego związku Judo. Wtedy mówili, że a na 100 lat to już, w to już nic nie będzie. Przez rozwalone kolana. No to, że przegrałem Barcelonę. Potem właśnie w Kanadzie też przegrałem i. Ja, że to, to już nic z niego nie będzie. E... Na ciebie jak to działało, jak ludzie tak mówili? E, nie słuchałem tak. Czy nie miałeś tak, że mówiłeś sobie tak, że nic nie będzie. Nie, nie. Nie miałem, ale cały czas kurczę, bo potem jeszcze pojechałem, ale to było po, po Barcelonie. Pojechałem właśnie na turniej do, do Japonii, tak zwany turniej Jigoro Kano. Mm -hmm. No to taki jeden z mocniejszych turniejów na świecie. No tam w, w jednej wadze po czterech Japończyków startowało. No i ten turniej wygrałem. O. A to też było śmieszne, bo e, ja na ten turniej jechałem z, ze swoim kolegą z Katowic, który walczył w 60 kg. No i e, Polski Związek Judo nie miał, nie miał pieniędzy e, na opłacenie nam wyjazdu, e, no ale wtedy były pierwsze Mistrzostwa Amatorów w, w Sumo. Mhm. zorganizowali, no i, i też zbierali właśnie zawodników z judo, żeby żeby mieć ich e, e, no, dużo na tych zawodach, no i tak samo nam zaproponowali, że opłacą nam cały wyjazd. Że po zawodach judo zostaniemy tam jeszcze dwa tygodnie na szkoleniu, na, na, na takim kampie, żeby nam pokazali, jak to. Jak, 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 jak się walczy w sumo? Jak się walczy w sumo. No i mieliśmy te, te pierwsze Mistrzostwa Świata w sumo. No i no i, no i wtedy były też. takie Czyli, mistrzostwa... czyli brałeś, brałeś udział w Mistrzostwach tak, w Sumo W pierwszych Świata amatorów w sumo. Jak tak. ci poszło? Nie, no przegrałem tam walkę, bo to była no, to długa historia. Bo... I był, byłeś ubrany w ten strój tak? To, ja mam nawet zdjęcia. Szkoda, że nie mam teraz tutaj telefonu, ale mam właśnie takie zdjęcia, gdzie ja ze swoim kolegą, bo to były zawody. Mm, tylko drużynowe chyba były. Mhm. Ja byłem w drużynie były, musiało być trzech zawodników, Jak a nie? nas było dwóch. Ale walki były jeden na jeden. Tak, 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 tak. A nas było dwóch. Ja byłem z wagi ze 100 kilogramów, a mój kolega z 60. A ci goście z sumą, oni są przecież wielcy. To... Tak, tak, tak. No i, i we dwóch tam walczyliśmy. Natomiast ja e, pamiętam, że tydzień przed tymi zawodami e, rozchorowałem się, miałem tam bardzo dużą gorączkę. No i też pamiętam, dzwoniłem do, do, do Polskiego Związku, że no nie mogę wystartować, bo, bo no, mam gorączkę i, mhm. i ciężko mi. E, no ale wtedy... Pff, Powiedziano mi, że, że jak nie wystartuję, to będę musiał zwracać za, za, za bilety. E... I szybko wyzdrowiałeś? Znaczy nie, byłem chory, ale wyszedłem, ukłoniłem się, poleciałem, zszedłem, miałem zaliczone, tak. No, mhm. ale, ale to był taki też ciężki okres. No i to wracając do tego tematu, tak, to tylko nie pamiętam, w którym to... 1993 chyba było. Nie, był, jest, nie no. jest to istotne. Dobra, nieważne. I mhm. potem, potem były te następne te Mistrzostwa Świata w Kanadzie, które przegrałem. E, wróciłem do kraju. E, no i zaczęły się schody, no bo to wiadomo, kontuzja to tamto zabrane stypendium. E, próbowałem, próbowałem. E, no coś tam, coś tam innego robić. Chcesz w sensie się zająć czymś innym, żeby generować pieniądze? Tak, tak, tak. E... Pamiętam wtedy też pojechałem do, do, do Puszczykowa. Do Puszczykowa, tam, żeby mi zrobili te kolano. Wtedy zupełnie na inne, inne czasy były Miałeś zerwany początek arcy. Tak, tak, miałem zerwany, stwierdzili zerwanie krzyżowego, i pamiętam wtedy lekarz powiedział, a synku, ty to już sobie odpuść do bo. To, Czyli wtedy nie było takich rekonstrukcji jak Nie, nie były, ale to były takie, że no, cieli całe kolano. No i rehabilitacja trwała z półtorej roku, i to też nie zawsze się dobrze kończyło. No, więc ja, ja tam, ja tam no, oni mi zrobili tylko wyczyścili wyczyścili kolano. Ja podziękowałem, wróciłem do, do Warszawy i normalnie trenowałem. I do dziś nie mam krzyżowego zrobionego, ale Czyli, czyli, pracę... czyli kolano ci lata na bokie? Nie, 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 nigdy mi nie latało. To jak możesz nie mieć krzyżowego i ono ci działa? Można, można ale to, to nadrabiałem mięśniami. Czyli swoimi. pracowałeś tak, gdzieś na siłowni? bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużo pracowałem. Do tej pory e... nie masz zrobionego więzadła krzyżowego? <laughs> nie. <laughs> I wygrałeś e, Igrzyska Olimpijskie, tak, tak, bez skrzyżowego. Tak, tak, tak. Wow, ale to, to, to jest, to nie, to, czasami to oczywiście y, zdarza się, jak y, mi nie uciekało nigdy tak kolano, tak? Ja zawsze miałem dosyć mocne mięśnie i one te, te mięśnie mi trzymały. Pewnie, no ale wiesz, te... To, to, to te mięśnie mogą trzymać, jak sobie wchodzisz po schodach, a nie jak walczysz, żeby na nich Świata świata w judo. No tak. No pewnie jak gdybym, jak gdybym wtedy zrobił te kolano, to nie wiem, czy bym wrócił do sportu, no to jest. To, to... to jest bardzo niespotykane, że ktoś tak ma, nie? To nie, to, nie, to się nie spotyka, że ktoś bez, bez więzadła w ten sposób funkcjonuje w sporcie. <laughs> nie, zdarza się. Są przypadki. Nie? Są przypadki. No. Czyli w, w, masz naprawdę dobrą genetykę w takim razie. Po pierwsze pewnie bardzo szybko się goisz, a po drugie, pewnie ja, masz. Jak pies. Mhm. No, nie, no, to jest, nie, to jest niesamowite, no. że ta kolana ci nie wyskoczyła ani razu podczas nie, tych walk. Nie, nie. To są takie przeciążenia, tak jak mówiłeś, przyjmujesz wagę przeciwnika na siebie, i czasami jest to, ta waga jest przyjmowana. Ale ja dosyć dużo, dużo czasu y, y, poświęciłem na, na, na wzmocnienie tych, tych, y, tych nóg, i naprawdę miałem ten, dosyć mocne te nogi. Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje.gmail.com. e Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info: do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Czyli po, jak od razu wróciłeś i zacząłeś trenować? Ile czasu ci zajęło po operacji, powrót do sportu? No, no nie no, wtedy. Ja, w, w, ja miałem wtedy artroskopię, tam Zresztą w, później miałem drugi raz w Berlinie. E, e, natomiast natomiast no, kilka miesięcy to trwało. No. Natomiast miałem taki okres, wracając do, 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 do tematu tych moich. E, Przygotowań i. Mhm. E, 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 I tej drogi, tak, do tego do tego sukcesu, który, który e, zaczął. E, te najlepsze moje lata, czyli 94 98 rok, tak, gdzie. Ci nie się ani jednej walki? E, tak, gdzie, gdzie wygrywałem wszystko. E, no, to, no to ten 94 rok był. był e, taki dla mnie trudny i. i, i Ciężki, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, no nie miałem stypendium, no ciężko było. Skąd w takim razie generowałeś fundusze? Na boku. No. Okej, okay, no. Mogę się, tylko, znaczy, mogę się tylko domyślić. To też były trochę. Nie, nie. możemy. Mogę, to, to już jest. To już, już. już się za to nie zamknę. <noise> Wiesz, był taki moment, kiedy kiedy. Kurczę, jak to zacząć, żeby to dobrze... Możesz, to powiedzieć, nie, możesz powiedzieć nie. tak, jak uważasz, jak będzie trzeba... Nie, coś nie, bo ja mogę powiedzieć, znaczy, nawet chcę to powiedzieć, żeby pokazać młodym, że to nie jest tak, że zawsze wszystko jest pięknie, fajnie i jak nas widzą na tym najwyższym podium z medalem, to że, że to wszystko łatwo przyszło. Nie, to, to, to są górki i doły, tak? I, i to każdy sportowiec musi to, to, to przejść i to nie jest tak, że zaczynamy przygodę z judo i zawsze jest fajnie, super, tak? No. Tym bardziej, że w takich sportach to nie jest tak łatwo z finansami. Nie. To nie jest MMA w dzisiejszych nie. czasach, gdzie masz sponsorów, Instagramy, nie. gale, nie wiadomo co. Nie, nie. No i, no i dobra, wracając do tego, wtedy oczywiście byłem ze swoją wtedy jeszcze dziewczyną, E, czyli od 91 roku, tak, a mamy 94. E, i, i, no i też potrzebowałem jakiejś kasy takiej, żeby żeby na no jakąś funkcjonować, tak, a ja z domu do mojej mamy nie brałem pieniędzy już jak tam, tam miałem 16 lat, to przestałem brać i... Mm, e, ze względu na ambicje? Że nie chciałeś po prostu uwieść Nie, mi? no wiedziałem, że nie jest łatwo, wiesz. I, jak miałem, jak chciałem sobie zarobić, znaczy chciałem kupić sobie buty, czy dżinsy, czy, jeansy, czy, czy żeby dobrze wyglądać, no to miesiąc w wakacji zawsze na budowie pracowałem. Tak. A, drugi, a drugi miesiąc pamiętam zawsze obozy mieliśmy w sierpniu klubowe, a w lipcu w lipcu ja tam miałem nawet tak, jak szkołę kończyliśmy w czerwcu, no to wtedy pracowałem na budowie. Mhm. No i, no, i wracając do tego trudnego tematu. Wiesz, skupowałem papierosy na dworcu gdańskim i jak zebrałem z kolegą jakieś no, około tysiąca, mówiliśmy na to, wagonów, czyli tych. tych no, tysiąc wagonów to jest sporo tego Ale wagonu. tysiąc, no to wiesz, jeden wagon to jest dziesięć paczek. Mhm papierosów, no to pakowaliśmy do samochodu, jechaliśmy na granicę i sprzedawaliśmy to na granicy. No, no, no też no, to było ryzyko, że, a robiliśmy to moim samochodem, miałem wtedy polonę za karo. E, wiadomo, jak, e, jakby nas e, e, zatrzymała policja, raz żebyśmy stracili papierosy, to również byśmy stracili, ja czy ja bym stracił samochód, no ale no co. Ryzyk, podczasy, ryzyk, ryzyk, tak, ryzyk, tak. ryzyk fizyk. I, i, I tym się zajmowałem przez kilka miesięcy. i, i Nie złapali was ani razu? Nie, nie. Nie. Jedno, jeden raz miałem taką sytuację, że w Gdańsku, a czy jest na, na, na dworcu gdańskim, bo to skupowaliśmy od, od Rosjan, od Białorusi, no, od Ukraińców mhm. te papierosy. I sprzedawali się do Niemiec? Tak, na granicy, na granicy mhm. Polakom, którzy potem tam sprzedawali dalej, no Niemcom. Po jakimś czasie, no to było, było tak, że oczywiście mieliśmy Mniejszą, mniejszą przybitkę, ale, ale mieliśmy tak, że mieliśmy dograne sklepy, gdzie przyjeżdżaliśmy, dawaliśmy cały towar, dostawaliśmy pieniądze i, i było ok. A czasami było tak, na początku jak żeśmy żyli, że musieliśmy sami sprzedawać no, mhm. z samochodu. I była taka sytuacja, że e, zbieraliśmy te papierosy, bo to też nie było tak, że w ciągu jednego dnia zebraliśmy, tylko cały tydzień trzeba było, pamiętam to zima była dosyć zimno, a my piąta, szósta rano na dworzec i, i, i e, skupowaliśmy te papierosy. No i nie, e, nie mogliśmy ich dużo zebrać, tak? Mieliśmy pod koniec tygodnia, chyba w czwartek, e, mieliśmy jakieś 600, 700 tych e, wagonów. No, ale Kumper mówi, dobra, to jedziemy, już nie będziemy, bo to ciężko idzie. No to. No ja mówię, no dobra, to jedziemy. Pojechaliśmy, wróciliśmy, okazało się, że był wielki nalot. No to tam w gazetach pisali, tam mówili w telewizji, wielki nalot na, na dworze Gdański, że tych wszystkich, tą całą kontrabandę. Czyli mieliście takich taki fart? Mieliście? I to było naprawdę też tam czuwa cały czas nade mną. E, e, t, tak samo byśmy zostali złapani. No. E, i, i, Dużo groziło za coś takiego wtedy? Pff, no, to przede wszystkim e, no, to zabrany cały towar, samochód, i, no, i pewnie jakaś grzywna też. No, to, mm. to, no i wróciliśmy, wróciliśmy, wróciliśmy z, z tej granicy. No i ja. Tak jak wtedy co powiedziałem ci w 1991 roku, że po tych zawodach, że Odstawiasz muszę się zmienić życia. swoje życie, tak? mhm. bo, bo w, mam potencjał i muszę go wykorzystać. Tak samo tutaj doszedłem do wniosku, że Sorry, ale to, to był znak, że muszę już z tym skończyć, bo, bo to może się źle dla mnie, dla mnie skończyć. Tak? No i po tej, po tej akcji tak, podałem tak, na dworze tak, zdańskie. Tak, no, wróciłem. E, co tam miałem, to po, pooddawałem. torby, nie torby, e, bo to mieliśmy zawsze takie duże torby. No bo te, te wagony to <laughs> trochę zajmuje miejsce, da, nie? Dobrze, e, że chociaż nie ważą. Tak. No i ten. i. Oddałem i no i z tym skończyłem. I pamiętam, wtedy był w 1994 roku były mistrzostwa Europy w Gdańsku. E, I wtedy przyjechał do mnie trener e, do domu, znaczy na podwórko. <grym> I, i, I mówi do mnie Paweł, słuchaj. Mistrzostwa Europy są w Gdańsku, w Polsce. Skoncentruj się, mamy tam chyba to było gdzieś 3 miesiące czy 4 do tych, do tych zawodów. Przepracujemy, zdobędziesz medal, będziesz miał stypendium, będzie szansa, będzie szansa zakwalifikować się do, do igrzysk do Atlanty. A jak nie wyjdzie Ci, no to pójdziesz swoją drogą. Mówi, pamiętam mówił jeszcze trener, że no ja wiem, że ty masz tutaj takich kolegów, że oni jeżdżą BMK kami to, tamto, że ty też pewnie byś chciał. E... Bo to boli, co? Jak jesteś sportowcem i musisz tutaj robić jakieś szemrane rzeczy, tak. a ziomale, którzy się zajmują innymi rzeczami, już sobie całkiem nie radzą. się wożą, tak. Ta, się wożą. Pamiętam wtedy pierwsze telefony były te, te cegły takie. Tak, <śmiech> I <śmiech> I oni i... wszyscy mieli te cegły. Kur... <laughs> no i mówię, ja też bym chciał taką cegłę. Czy też... No ale nie, no, nie, nie. nie tak mnie bardzo nie ciągnęło do tego, żeby coś tam robić takiego bardziej, bard bardziej złego, żeby mieć taki telefon. No to to nie, nie ten kierunek. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście no była taka sytuacja, że no, 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 to trener mówi: Słuchaj, no wiesz, jak nie wyjdzie, no to, to pójdzie swoją drogą, będziesz robił co tam będziesz chciał, a, a, a jak wyjdzie, no to mamy szansę powalczyć się o igrzyska. No i wtedy ja się, ja się zdecydowałem, powiedziałem ok, eee, wszedłem w ten reżim trening, treningowy. Jak wyglądał reżim treningowy wtedy? Eee. Nie, no to wtedy był, no, to wtedy 80 treningów w tygodniu było. No, generalnie generalnie eee, byłem sfokusowany tylko na, 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 na judo, na, na to, żeby jak najlepiej przygotować się do, do tych mistrzostw Europy. Ty ciałaś wtedy wagę? Nie, ja naturalną miałem wagę tak 97 kilo, do 95, także to, to nie było problemu. Ja, jadąc na mistrzostwa świata, te y, pamiętne w Barcelonie w 1991 roku, mm -hmm. to ja ważyłem 90, chyba 91 kilo, no, ja do waży, 95, ja waży... także ja miałem dużą niedowagę, no ale... No. To się chyba rzadko zdarza teraz, co? Teraz, teraz wszyscy no ciężko, sobie zbijają tak, wagę. Tak, musi być, no bo to jednak duża różnica siły. Mm -hmm. tak. No i co? No i przygotowałem się do tych mistrzostw Europy na tyle, że, że je wygrałem. <laughs> I, i, I te walki moje były naprawdę bardzo trudne, szczególnie walka, Miałem takiego odwiecznego rywala z w, w Holandii, który. Wielokrotnie się z nim biłem, ani razu on nie wygrał. On strasznie taki duży, silny, no ale... Jakoś nie mógł sobie ze mną dać radę. To radę. jest fajne, że jak jesteś na takiej drodze sportowej, to możesz coś takiego powiedzieć, że masz jakiegoś rywala z Holandii. Że jednak ma, miałeś tych znajomych, którzy hmm. mieli BMW i Wielką Cegłę, ale oni nie mogli powiedzieć, że mieli jakiegoś rywala z Holandii albo rywala z tam. No nie, no, może mieli, ale w innym, <grym> w innym świecie. W innym świecie tak. <grym> to e, też prawda. No. I, e, e, no i to była walka półfinałowa z tym Hol Holendrem. Bardzo ciężka, bardzo ciężka. Pamiętam wtedy e, ja jeszcze go złapałem w trzymanie e, i wtedy, wtedy, żeby być Ipon, żeby był Ipon i żeby wygrać walkę przed czasem, e, no to trzeba było 30 sekund utrzymać. Mhm. E, ja trzymałem go, było 29 sekund i on wyszedł ale, żeby było śmieszniej, to świętej pamięci takich, no, no, no kolega, który był, e, no, w, w, wtedy, wtedy to był sędzia, tak, e, e, z boku i trzymał e, e, ten czas, to o tą sekundę za późno włączył ten czas. A ty liczysz sobie to w głowę, jak walczysz z takimi zawodnikami? Nie, to się trzyma i... W, Czeka, nie, aż będzie co tak, tak, aż czy mhm. poklepią tam. Halo, koniec. I, I generalnie później mnie przepraszał, że, że no to tak wyszło, bo to emocje to wiadomo. No nie, nie przejmuj, najważniejsze, że wygrałem. I 29 sekund on wyszedł i musieliśmy jeszcze dalej toczyć walkę, tak do końca. No ale wygrałem tą walkę. Pamiętam jak gdzieś ja w, e, schodziłem z tej walki, ledwo co schodziłem, i pytałem się, czy ja wygrałem tą walkę. No, nieźle musieliście być z no, także, to... także, także tak, a w finale spotkałem się z tym Brytyjczykiem, z którym przegrałem na Igrzyskach Olimpijskich o finał. Też była zacięta walka, ale to już już, już ją tak, tak prowadziłem, że, że no nie było tam takiej, takiego, takiej sytuacji, żeby, żeby żeby No i też już trochę cięższe byłeś, nie? No i, i tch, no i to, wiesz, wtedy e, trybuny pomagały w Polsce, no to trudno było przegrać tą walkę. Ale, to rzeczywiście daje takiego boost Pomaga, energii. pomaga, tak, pomaga. No, niektórym pomaga, niektórym może przeszkodzić, tak, bo to... No, za duża presja? Tak, tak, tak. Mi to, mi to pomagało, zresztą ja to wiesz, nigdy nie, nie... Ja miałem tak, e, że potrafiłem się tak sfokusować na, war, na, na walkę, że e, i, i moja żona mi kiedyś to powiedziała, że i już się spotykaliśmy i jak były turnieje w Warszawie, no to ona czasami przychodziła, tak. I raz to był pierwszy turniej, na który ona przyszła, na taki turniej warszawski. I Ja stałem już przed samą walką, ona tak przechodziła koło mnie i tak do mnie macha cześć. cześć". A ja byłem tak sfokusowany, skoncentrowany, że nawet jej nie zauważyłem. I też nie słyszysz nic. Nic nie tak. Nic. I ona włączony. do ciebie ma później pretensje. A ona że... później do mnie, słuchaj, ty, ty się wstydzisz mnie, czy co? Udaje, że <laughs> mnie nie widzisz. A ja mówię, nie, no po prostu tak, tak, się, tak się skoncentrowałem, że, że nie widziałem nigdy, nie, ciebie i w ogóle nikogo, tak, wokół. E, to było śmieszne, a, a, a druga rzecz, no to... to też ja często miałem tak na zawodach, że dosyć szybko wygrywałem, tak? Że, że te moje walki były dosyć szybkie. I moja żona czasami też jak przychodziła na te turnieje warszawskie, że, że e, chciała obejrzeć moje walki. i na Ja wchodziłem, wie... ktoś zagadał, odwróciła się a tu już po walce. <laughs> no, także um, tak. I za, w ten sposób zakwalifikowałeś się na Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. Tak, 94 rok to był ta to, 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 to Europa pokazała, że, że, że no, mam szansę na igrzyskach no i wtedy i wtedy no już, już niejako byłem Szykowane pod, pod igrzyska do, do Atlanta. Oczywiście później w 1995 były te, e, też mistrzostwa Europy, które wygrałem, e, później mistrzostwa świata e, w Japonii, które też wygrałem. No i wtedy, to już taka pasa była moja zaczęła się, że już. E, moi przeciwnicy jak, jak, jak Patrzyli na losowanie, tylko patrzyli, czy, czy na studiów nie mają zbyt blisko. No. Jak to na Ciebie wpływało? Bo ja się nad tym zastanawiałem: jak cztery lata nie, wygrywasz, nie przegrywasz żadnej walki, to różnie to może wpłynąć na zawodnika. Nie miałeś czegoś takiego, żeby myślałeś sobie, a dobra, już wygrywam, to się już nie muszę tak bardzo przekładać? Czy raczej, Aha, czy raczej w nie, drugą to stronę? Nie, nie wygrał, to bym szybko przegrał. Nie. Generalnie ja. ja e, Dla mnie, dla mnie docelową imprezą to, był, to, było, to były Igrzyska w Atlancie. tak? To wszystko, co było po drodze, czyli ta Europa, te Puchary Świata, Japonia, Mistrzostwa Świata, no to były turnieje po, po drodze, które, które niejako były takim testem, czy to wszystko idzie w dobrym kierunku, tak? I, i czy te moje przygotowania są ok. I jechałem na zawody z myślą, żeby. żeby Dobrze się pobić. Nie, nie odhaczałem, nie, nie siedziałem tam przed zawodami, o, to ten turniej wygrałem, ten. Fajnie by było, jakbym ten wygrał, tak? to to będzie już tyle i tyle dni no, wygranych. Nieprzegranych walk. nieprzegranych walk. Nie myślałem, jechałem, żeby, żeby walczyć, a, a ja. Nie, nie stresowałem się tak samymi zawodami, tak? Ja, 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 ja przypadałem na, za warkami, za ja, ja, ja zawsze chciałem walczyć i nie, nie, nie było tak, że mnie zawody jakieś tak spinały, że raczej mnie motywował, motywował, kurczę. motywowały. Motywowały. Tak. E, ja ostatnio to, nie mogłem i po... powiedzieć fun, fundamentalny I, i I ten, i... No i raczej to t, 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 pozytywnie na mnie takie zawody działało. Oczywiście wiadomo, że ten stres był, no bo to tylko wariat się nie boi, tak. Mm -hmm. e, no ale ten stres nie przekładał się, na, e, że, że, mnie, że mnie ścinał i, i powodował, że, że, że nie mogę ruchu zrobić, tak? Nie był raczej, parę... raczej, raczej to motywował mnie dodatkowo. E, no i co? No i tak jeździemy na te zawody, aż nagle to nawet nie ja, tylko jak, jak, jakiś dziennikarz mówi: Paweł, kurczę, ty już prawie 4 lata nie przegrałeś walki. Ja mówię, tak? Nie wiedziałeś? Nie, no nie, nie, nie zwracałem na to uwagi. No, to, mhm. to, wiesz, no. no i. Tak o tym opowiadasz, że 4 lata nie nieprzegranych brak przegranych walk Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, i tak mówisz, no i no idziłem się na te zawody i tak mówię, wygrywałem. Jakby widać, że nie przykładasz do tego aż takiej dużej uwagi, nawet teraz. Znaczy, nie no, to, to, to super. Ja, y... Jestem szczęśliwy, że, że mi się, że to udało mi się zrobić, że, że niejako spełniłem się, że moje decyzje jak byłem młody, i, i miałem te różne takie zakręty, to jednak to co, to, co podejmowałem te decyzje, no to były słuszne i super bo, wiesz, pewnie gdybym, Gdybym podjął decyzję typu: A, dobra, nie chcę mi się tutaj walczyć, idę tam z kolegami, oni zarabiają pieniądze, no to ja też się zarobię, no to myślę, że mogłoby mnie tu już nie być. No to... I tak zresztą trochę osób skończyło. No, niestety. Um, czyli dostajesz się na Igrzyska do, w Atlancie. Jak, jak wyglądają przygotowania? Ciężkie. Czy jeszcze się. cięższe niż do tych Mistrzostw Europy w Gdańsku? Nie, no to zupełnie co innego. To, 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 to zupełnie inne przygotowania, dużo cięższe, dłuższe. No i wiesz, i, e, to, jest, to jest tak z, z igrzyskami olimpijskimi w, w dyscyplinach, które, które są, można powiedzieć, trochę niszowe, tak? mhm. nie są takie popularne, wiesz, jak. E, Jakaś lekka atletyka, biegi. Tak, tak, ta, ta, ta. mm. e, Wiesz, ja, ja wtedy byłem mistrzem świata, dwukrotnym mistrzem Europy. E, i, I wtedy? A, wtedy też wygrałem e, pierwszy raz plebiscyt przeglądu sportowego e, i nie byłem taki. Co taki... to, to, to okrągłe, co masz w klubie u siebie? Taki okrągły puchora Widziałem chyba, ostatnio, chyba, chyba, tak. widziałem ostatnio tak. na filmiku. Właśnie mówię, no, że tak. chyba nie pamiętam, co to jest tak. i właśnie to był ten plebiscyt. Tak, chyba tak. Nie, to statuetki. To statuetki takie fajne, takie duże to, e, dostawałem. Mhm. No i wtedy wygrałem ten plebiscyt I ten. I nie byłem taki, taki rozpoznawalny i, i, e, i znany jak po Igrzyskach Olimpijskich. Igrzyska, no to wiadomo, no to świata w judo oglądają tylko ci zainteresowani i związani z tą, z tą dyscypliną, natomiast Igrzyska to cała Polska ogląda, prawda? Mm -hmm. I każdą dyscypliną się interesują e, i kibicują. Zwłaszcza I, wtedy to były trochę inne czasy, tak. więc te Igrzyska musiały być dużo bardziej popularne. Ojej, naprawdę. Poza tym Atlanta dla nas była naprawdę bardzo, bardzo dobra. My przez pierwsze trzy dni byliśmy na pierwszym miejscu. W, w klasyfikacji medalowej. Mm -hmm. e... Jako Polska. Jako Polska, mm -hmm. tak, tak. Także, także te, no, to. To też to... To to su... tym bardziej było głośno w Polsce o tym. Tak. E... No i wtedy pamiętam, jak wróciłem, pojechaliśmy z żoną, zostaliśmy zaproszeni e... E... do koło. Przecież gdzieś nad morze, tak? De... Na, na, na... na wypoczynek, no to ja nie mogłem ulicą przejść. Po prostu no, ludzie mnie zaczepiali, gratulowali, prosili o autograf. O... W jakieś zdjęcia, także no to, to, to było super, fajne. Ja nigdy nie odmawiałem, natomiast w pewnym momencie to może <noise> mogę się tylko to, domyśleć, To już było ciężko, tak. No. E, więc, więc te igrzyska, no to robią swoje, poza tym... Tym bardziej, że wtedy zdjęcie to się inaczej robiło, bo to nie było smartfonem selfie, nie, tylko tak, tego, tak, tego tak, trzeba tak, było klikać. Było, tak, klikać. E, e, no, więcej to, to zajmowało. Więcej, więcej czasu zajmowało. No i te igrzyska wtedy były, znaczy do tej pory każde igrzyska no to, to, są, to są wyjątkowe dla, dla sportowca i, i każdy, każdy sportowiec marzy o tym, żeby pojechać na, na, na igrzyska no i zdobyć medal. Tak. Mhm. Natomiast, natomiast Atlanta 96 rok to też były początki u nas w Polsce takiego sponsoringu i wchodziły duże, duże, duże firmy Marki. zagraniczne. E, I to też ich życka spowodowały, że, że też mogłem, mogłem liczyć na, na, na sponsoring na już dużo, dużo większą kasę, tak? bo, bo wcześniej jeszcze po Barcelonie no, to, to, to było bardzo słabo i pamiętam e, moi koledzy, e, którzy zdobywali medale, no to, to tam mieli tylko e, z ministerstwa sportu, nagrody i to wszystko. Mm -hmm. To wszystko było sponsoringu, dzień... sponsoringu jeszcze wtedy takiego nie było. No. A po Atlancie już, już ten sponsorik dosyć mocno wchodził. I jakie były pojedynki na tych e, e, igrzyskach? Były, hmm. były też takie ciężkie, jak mówię że były w hmm. Gdańsku, Czy jeszcze cięższe? Czy miałeś taki dzień, że w miarę łatwo ci to poszło? Czy to nigdy tak nie, że sobie jest w miarę łatwo. Nie, no to jest tak, że. że... Starza się tak, że na zawodach, że wszystkie pojedynki idą łatwo. Mhm. Starza się tak, że, że część idzie łatwo, część idzie bardzo, bardzo ciężko. Tutaj, tutaj w Atlancie no miałem takie mocne walki, zresztą też dzień przed, przed, przed tymi zawodami miałem taki drobny kryzys, ponieważ ja wtedy do Atlanty jechałem jako, jako faworyt nie na medal. Tylko na złoty medal. Cała Polska mówiła, że na 100 lat przywiezie złoty medal. Czyli ogromna presja. presja. Była presja. O tyle dobrze, że wtedy jeszcze nie było tych smartfonów. tego I byłem w stanie się wyłączyć tak Oddzielić to, co się dzieje na, na zewnątrz, a koncentrować się tylko, tylko na, 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 na przygotowaniach do. Niektórzy do zawodnicy mi opowiadają, właśnie, że odkładają telefon kilka tak, dni, przed, żeby, tak. nie, żeby nie mieć dostępu żeby, do tego. Dokładnie, tak, tak trzeba robić. Szczególnie w dzisiejszych e, czasach, kiedy to no, leżymy w łóżku. i... tylko odpalasz tak, telefon tak, i. Um, Możecie wystrzelić na całą noc, że nie I wtedy, wtedy ta ciśnienie, ta presja była. Przed wyjazdem w każdej gazecie sportowej no, to, to, to było, że na stole idzie po złoto. Ja o tym wiedziałem, że. Zresztą, że, że, że no, ja, ja jechałem z myślą, że no, musi się zdać, zdarzyć tylko jakieś nieszczęście, żebym ja nie wygrał, ale to jest sport walki. To, ty, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. E, no i pamiętam wtedy dzień przed zawodami. E, Dzwoniłem do żony no i, i mówię, że właśnie kurczę mam kryzys taki, znaczy, myśli jakieś takie mam, że, że może mi nie wyjść. No i wtedy żona powiedziała, co ty gadasz? Jesteś tutaj najmocniejszy, wyjdziesz i tam to wygrasz. No, no ale ja się trochę uspokoiłem no i, i miałem tylko e, bałem się tylko ale to już tak pozytywnie tak że jestem mocny jestem e, dobrze przygotowany e, i tylko żeby nie stało się jakieś nieszczęście w jakiś e, kontuzja czy, czy chwila nieuwagi tylko to ale to było takie e, na tyle e, w tyle głowy tak że, że Bo to mi nie przeszkadzało po... tak mhm. e, i nie spowodowało tego że E, że mnie coś tam ścięło, tak? że, że nie, nie, nie dam rady. E, no i co, no, zawody, zawody się zaczęły. Losowanie miałem, <noise> e, losowanie miałem bardzo słabe, w sensie no, słabe. No. Ja jechałem tam z numerem jeden, tak, ale generalnie e, miałem po drodze e, takich zawodników, z którymi zawsze mi się ciężko walczyło, tak? I, no bo to jest no, tak. Możesz mistrz. mieć przeciętnego zawodnika, w sensie, e, e, że to nie. Top, topów, tak? Ale, ale z którym ma zawsze problemy. tak. ma Tak, mam... i zawsze ciężko się z nim e, e, walczy. No i ja takich miałem. Miałem Włocha, którego e, e, no ja go chyba w tej walce ze trzy razy musiałem rzucić i też sędziowie trochę. I dopiero za trzecim razem mi dali e, IPON, a mogli dać dużo wcześniej, tylko coś tam, e, coś tam im nie pasowało. E, miałem. E, Takiego Portugalczyka, z którym też się zawsze ciężko walczyło. No i walkę o finał, którą miałem z Brazylijczykiem, z którym wcześniej spotkałem się w finale na Mistrzostwach Świata i też bardzo mi się ciężko z nim walczyło. I w tej walce, 20 sekund przed końcem walki, jeszcze ją przegrywałem. Pamiętam, jak wróciłem, wróciłem do kraju, no to wszyscy znajomi e, mówili, że już prawie telewizory wylatywały prze, przez okno, bo już e, no, nie wierzyli w to, że ja, że ja mogę tą walkę wygrać. No, no ale, ale udało się. Czyli zrobiłeś jakieś rzucenie tak, takie, takie że ją znaczy wiesz, Ja ja miałem, ja miałem też Atlanta, to, to, to ja przez, całą, przez całe te zawody miałem w, w tyle głowy swoją przegraną z Barcelony, tak, Gdzie mi uciekł medal olimpijski. Wtedy co myślisz 29 sekund? Nie, nie. Wtedy, co przegrałem walkę, odwiązałem pasek. Okay, tak. I cały czas miałem z tyłu głowy tą Barcelonę. No, i walka walka ta o finał. Ja nawet nie, przez sekundę, nawet jak właśnie przegrywałem, było tam 20 parę sekund, nie miałem takiego w głowie, że ja przegram tą walkę. Po prostu tak parłem do przodu i że mówię, nie, to jest niemożliwe. No, i on, on tam zrobił jedną akcję. Ja skontrowałem go. Rzuciłem go na, na Vazarić, 7 punktów, i tą walkę już utrzymałem, tak, do końca. No i wygrałem ten półfinał. A w finale miałem Korańczyka, <gry> który też się pojawił znikąd. Pierwszy jego taki turniej i nagle znalazł się w finale. Ja też miałem w tyle głowy cały czas tą tego, walkę tego z Brytyjczykiem, który też się znalazł przez przypadek. Z? I eee, żeby go nie, nie podejść do niego. Żeby gierzy. nie zlekceważyć, że to w ogóle yy, nie ma czegoś takiego, że on przez przypadek się znalazł, bo on wygrał z mocnymi bardzo zawodnikami po drodze. tak mm -hmm. eee, No i wyszedłem do tej walki, no ale tam byłem tak zmotywowany, a, a z tego co po pierwszych akcjach eee, odebrałem, że on już był bardzo szczęśliwy z tego drugiego miejsca. Eee, Jaka jest o, czas pomiędzy tymi walkami? Ile masz czasu na odpoczynek? To różnie, no, w, 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 może być pół godziny, no, teraz to jest więcej, tak? ale kiedyś, kiedyś to krócej, no, w Barcelonie mówię, no, po tej walce półfinałowej w 1992 roku w Barcelonie to miałem chyba 20 minut przerwy, tylko to jest mało. Tak? Teraz to są dłuższe przerwy. No, i w tej walce finałowej, no to wszedłem w jedną akcję, w drugą, i już czułem, że to, to, to on już jest mój. Mm -hmm. <laughs> e, tam go rzuciłem, nie uznali mi tego rzutu, potem go już zapałem w trzymaniu, w trzymanie i, no i to już utrzymałem, to, to e, mówiłem później po tych walkach, miałem wywiady, że to musiał być dźwig jakiś podjechać i mnie no, odciągnąć, żebym puścił te trzymanie. No, bo to już była taka siła i... E, no i wiesz, że tyle lat trenowałeś dokładnie tak, po to, żeby znaleźć nie, się w tym miejscu. Nie, nie mógł się ruszyć. To, 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 bo, no, i, no i co, nagle w, znalazłem się na, na samej górze, tak. E, e, złoty medal. No ale wiesz, początki jeszcze 1994 roku, wiesz, mogłem być gdzie indziej. Mm -hmm. Mhm. Jakie to uczucie w takim razie, wchodzić i odbierać ten medal? No, Byłeś płakać się chce, no, mhm. płakać się chce. E, no, tak, tak, tak mi się właśnie wydaje, że nie, niezależnie od tego, jak twardy ktoś jest, tak wychodzi już tam nie, odbierać... Nie, tu nie ma twardych, tu, wiesz, tu jest... To jest wiesz, no, to jest e, ogromna oczywiście radość i, i, i szczęście i, i to, że się jest najlepszym no, na takiej imprezie. E, no i to, że że, wiesz, że dobry wybór. No. Mówisz o tych imprezach tak, i o tym, żeby tak, się tak, poświęcić tak, i żeby tak, wykorzystać swoje talenty, żeby tak. nie pójść za kolegami z cegłami. Tylko żeby, żeby, <laughs> z cegłami, tak. Z cegłami, ale potem w międzyczasie też były jeszcze takie jeszcze walizki większe, tak, tak. <laughs> um, długo, długo byłeś w Stanach po, po wygranej? Czy... Nie, tam kilka dni i, no i wróciłem do, do, do kraju. No. Nie myślałeś, żebyś kiedyś przeprowadzić tam? Nie. Nie. Nie myślałem. Bardzo dobrze mi było i jest w Polsce. Mhm. A kto, jaki kraj jest najlepszy w judo aktualnie? A i wtedy jakiego? Japonia. Japonia. Cały Japonia, czas? Tak. W Europie, Francja. W Europie, Francja. Tak. Japonia, ostatnie igrzyska mamy tak. Siedem kategorii męskich, siedem damskich. No to, żeby nie skłamać, to Japończycy zdobyli chyba 12 czy tam 13 medali. Judo się wywodzi z Japonii? Tak. Okay. To nic dziwnego, tak, tak właściwie, że są, tak, tak. Że są najlepsi. Bo mam tako, tak to zakorzenione w kulturze, pewnie dużo wcześniej za, zaczynają. No i oni też są strasznie zdyscyplinowani z tego, co słyszałem. Tam jest trochę inna kultura, jeśli chodzi o to, ile można dawać ciebie i co to znaczy ciężka praca. Tak, dokładnie. I no, no, no tam mają trochę inne podejście do no. mhm. Ale później teraz, jeśli mówimy, to był 96 rok, tak? A, a, Szósty, Atlanta. Tak, Atlanta. To jeszcze sporo lat trenowałeś judo. i to tak na profesjonalnym poziomie. Tak, później w 1997 były Mistrzostwa Świata w Paryżu, które też wygrałem, bo mieliśmy, teraz są co roku Mistrzostwa Świata, kiedyś były co dwa lata. Mhm. E, obroniłem tytuł Mistrza Świata. E, później w 1998 były Mistrzostwa Europy, e, no i tam właśnie to była moja pierwsza przegrana po takim po takim długim okresie zdziwiałeś się? w finale, w finale no, trochę, trochę, ta, znaczy nie, no, nie wtedy już nie czułem się tak taki mocny, no ale doszedłem do finału mistrzostw Europy i w finale przegrałem z Francuzem z którym często też rywalizowałem i też było tak, że raz ja wygrałem, wygrywałem, raz on no, no i wtedy on, on wygrał 98 no i później już Zaczęły się schody, trochę już trudniej mi się trenowały. No, trenowało, e, tam Walczyłem jeszcze, ale to już, to już nie był ten sam na stole, co, co, co kiedyś. E, z, to... czego, z czego, myślisz, że te cztery lata wynikały? Jakby byłeś aż tak zdyscyplinowany i sfokusowany na tym, żeby trenować? Czy czemu akurat miałeś takie okno, że przez ten czas udawało ci się nie przegrać ani jednej walki? No Wiesz, raz, że no, byłem bardzo mocno sfokusowany na, na Judo, e, dwa, że, że e, akurat no, trafiłem na, na ten okres, ten swój najlepszy wiek, gdzie że rzeczywiście... E, no... I mentalnie, i fizycznie się czułeś bardzo tak, dobrze. Tak, tak. E, pff, pff, myślę, że to, no. później, później, teraz jak tak e, myślę, to później zabrakło też mi albo nawet osoby takiej, która by mi powiedziała po mistrzostwach świata w Paryżu, bo ja te mistrzostwa świata w Paryżu wygrałem, obroniłem tytuł, ale, ale e, większość fachowców, trenerów, również z zagranicy, mówiło, że Nastula ma wygrał, że super szacun, bo, bo z, widać było, że nie ma, nie ma, nie, e, nie jest przygotowany, że, 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 że też e, no, że musi odpocząć, tak, ale wygrał i super, obronił tu, e, no ale wtedy powinien ktoś powiedzieć mi, że, żeby odpocząć pół roku, czy, czy nawet rok, tak, żeby, żeby się zregenerować, żeby e, no, naładować baterię i, i, e, i później wznowić ringi. E, Michael Jordan tak zrobił, jakby no, wygrywał swoje, no właśnie misję. Ja teraz, teraz wiem, że, że tego, tego mi zabrakło e, i zamiast zresetować, odpocząć pół roku, rok, no to wiadomo, zależy ale i dopiero wrócić, no to ja cały czas ciągnąłem i to cały czas szło w dół w dół, w dół, w dół i potem to już Czyli wiec. prowadziłeś do takiego przetrenowania trochę? no Przetrenowania i taki e, obrzydzenia sobie judo. Tak. Bo jak jesteś cały czas tak sfokusowany i zdyscyplinowany, to w pewnym momencie zaczyna na to ciąży, tak, co? To, 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 to się nie da. I, te, I wiem, że tego mi zabrakło, zabrakło mi osoby, która by to, 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 to mi doradziła i powiedziała: słuchaj, nastek odpocznij sobie, wiesz. No. Później szykowałem się e, do do igrzysk w 2000 roku. Mogę cię to zatrzymać na chwilę, tylko tak. że jak to zrobić? Teraz jeśli zrobisz sobie rok przerwy, rok przerwy to jest bardzo dużo. Ale ja nie mówię rok przerwy od w ogóle od tylko od na treningu. spokojnie. I się, mówię tak, od startów, trenować, ale trenować tak, żeby tą formę trzymać, ale nie, nie formę startową tylko dla przyjemności, dla, dla zdrowia, dla przyjemności, nie to, żeby nagle przez rok nic nie robisz. Mhm. Robić judo, robić e, siłownie, robić, ale, ale nie to, że, że masz jakieś ciśnienie, że za chwilę masz jakieś zawody. Depresja. Tak. Bo to presja wykańcza, co? Tak, tak, tak. Uff, no to, to tak, właśnie, tak myślę, że tego mi zabrakło. A gdybym odpoczął, e, ponaprawiał, e, ponaprawiał, tak. E, Kontuzję no to, to, to wtedy mogłoby być tak bo te, kontu lepiej. te kontuzje też się nawarstwiają z czasem co? To no jest tak, tu kolano i, i coś, to, coś to to do... odkłada 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 potem zawody jedne drugie i, i, I najgorsze i, jest to, że jak masz taki wiek to to się rzeczywiście goi, że to nie jest tak, że możesz to rzeczywiście odkładać uh -huh. i później się zaczyna ten wiek, gdzie to się już przestaje się goić, się przestaje a ty wszystko. o tym nie wiesz i tak to naprawdę mówisz, się mówisz kurde regeneracja jest... organizmu jest dłuższa e, kiedyś e, e, można było zrobić trening bardzo ciężki pójść na miasto, potańczyć, wrócić się i czy rano był no, z, z, zdolny do trenowania. Do, <śmienny> dokładnie. Z wiekiem to się zmienia. Tak, z wiekiem to się zmienia. Tak, nawet wczoraj ja tym właśnie ze znajomym rozmawiałem, że bo jak, kiedyś jeździłem na rolkach i właśnie się zastanawialiśmy, jak to było możliwe, że mieliśmy takie tygodniowe zawody nad morzem i właśnie, Aha. że jeździ, rano jeździliśmy, to był sport wyczynowy, więc oczywiście jak się jeździ, to cały czas się wywraca, to organizm skatowany. Później szliśmy na imprezę. Na imprezie to też nie chodziło o to, żeby wypić dwa piwka, tylko kto zrobił najlepsze triki na tej imprezie, czyli mhm. jakieś naj, naj, najbardziej chore rzeczy. No i później jak, jak się to trwało tydzień, no to znowu wracaliśmy na te zawody i jeździliśmy na rolkach i tak było tylko chlanie w rolki, chranie rolki. I organizm jakoś wytrzymywał. Ale to jest do pewnego momentu. No, no właśnie o tym to mówię. Jest do no. pewnego momentu. I to jest też, też... To jest tak, no... Ja miałem dużo takich kolegów z judo, tak? I, i koleżanek, które, którzy też mieli papiery na to, żeby zostać mistrzami i żeby powalczyć i, i być w czołówce światowej. No, ale oni myśleli, że takie imprezowanie to można Nie. do końca i że... że... Że jest ok, tak? Mm -hmm. Tylko na tym twancyku to do pewnego momentu można. tak? Później już ten organizm się tak nie regeneruje, kontuzje się nie nie, nie. nie goją. Czucie jest gorsze, wszystko jest gorsze. Tak? Mm -hmm. Przychodzi taki moment, że to. O, a. Nagle przegrywasz jedną walkę. Tak, i koniec. A to już śmijają lata i to już nie jest tak, że to można wrócić. W sporcie to mamy jakiś tam okres, tak? I jeżeli tego nie wykorzystamy, e, no, to, no to już możemy się pożegnać, tak? W biznesie wiadomo, jak nie zrobię w, w tych latach, no to mogę tam w, za 5-8 lat, prawda? Czy, no, tak się rzucą. Natomiast w sporcie wyczynowym Masz okienko, tak, i musisz w tym okienku się zmieścić, bo. bo yy, i wykorzystać to. Jeżeli, jeżeli tego nie zrobisz, tak, tylko będzie ci się wydawało, że jak yy, nie teraz, no to za trzy lata, albo za cztery, albo yy, za pięć, no to to już jest pop yy -y. w poptokach. I kiedy w takim razie przeszła decyzja o przejściu do MMA? A, to, to kurczę, to było w. Miałem już 35 lat, kiedy, kiedy już skończyłem trenować JUDO. E, oczywiście ruszałem się, trenowałem. Miałem, mam kolegę, przyjaciela, który mieszkał 7 lat w Japonii e, i poznał osobę, która była blisko tego, tego MMA japońskiego. E, no i... E, no i padło moje nazwisko, no i czy ja bym nie chciał, tak. I wtedy, wtedy dostałem taką propozycję, czy nie chciałbym powalczyć. Teraz już w tej sławnej federacji nie ma Pride, ale kiedyś to, to był numer jeden na świecie. To. Mm -hmm. Wtedy się podpisywał kontrakt na kilka walk, czy na razie brali kontrakt, ci na jedną? Kontrakt, ja wtedy podpisałem kontrakt na, 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 ojoj, na trzy walki chyba, nie mm -hmm. pamiętam. Ehm, I ale się... też, też śmiesznie, bo początki były takie, że ja, ja miałem zacząć walczyć e, na same chwyty. Nie pełne MMA, tylko same chwyty. Ale jakoś tak to wyszło, tak szybko to się potoczyło, że, że okazało się, że, <noise> że to ma być walka e, MMA. No i wtedy pamiętam, że nie powiedziałem, że coś takiego jest i że chcą, żebym powalczył. Moja żona się nie zda powiedziała, że nie, że co, tylko już. Ja mówię, no to pojedziemy do Japonii, bo zapraszają nas, żebyśmy zobaczyli taką galę, no i podejmijmy decyzję. No i pojechaliśmy do tej Japonii, zostaliśmy zaproszeni na, taką, na tą galę. E, e, oglądaliśmy te walki i haha, później po tych walkach, już później na spokojnie jak już podpisałem kontrakt to żonie mówiłem, że całe szczęście, że tam e, nie było żadnych takich krwawych walk, tylko no, były to walki MMA, ale, to, ale że, tak to, się to, przyjemnie skończyły. To że ona to oglądała i nie, 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 nie było jeszcze gorzej jeśli chodzi o jej decyzję? tak no, znaczy nie, moja żona nie, nie, nie chciała tak, ale, ale namówiłem ją, że tam sobie radę. No. Będzie bezpiecznie. Tak. No i, 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 no i zostaliśmy tam właśnie w tej Japonii bardzo fajnie przyjęci. No super to było, tak. Zajęli się nam nami, Mieliśmy tam samochód, kierowcę. No. Fajnie to wyglądało. No i później wróciłem do, do Polski, zacząłem trenować. No. Czyli to te moje treningi do pierwszej walki to trwały chyba jakieś 4 miesiące. No. I podobno też przesadzałeś tymi treningami. Ha, e, no tak, za dużo tego było, ale to, to dlatego, że... Wtedy zmieniłem w, w, w dyscyplinę na, na MMA, e, i musiałem się dużo rzeczy uczyć od początku, tak. E, boksowania, e, kopania nogami, e, walki w parterze, trochę, trochę innej, tak? bo tu ludzie tu dochodzą dźwignie na nogi, więc dużo musiałem się różnych nowych rzeczy e, uczyć, a, a tydzień ma 7 dni. Kurczę. To tak i czasami czasami to wyglądało tak, że. No, że nie miałem siły, tak. I przesadziłem trochę, to wiem o tym. A wiedziałeś z kim on już walczył od razu? Nie, no to się dowiedziałem na właśnie 3-4 miesiące przed walką. Czyli już miałeś walkę. konkretną walkę z konkretną osobą? Tak, tak. Numer dwa na świecie wtedy. No. Mhm. To, to to taki mocny strzał To na Nic procesu. dziwnego, że się przetrenowałeś. <laughs> no tak, ale, ale generalnie. Generalnie przesadziłem trochę, to wiem, że przesadziłem, bo, bo tych kliników było za dużo. No. No, ale jak przechodzisz do innej sztuki walki, musisz się nauczyć boksować, musisz się nauczyć przeróżnych rzeczy. Plus te zasady wtedy w Pride, z tego co słyszałem, to nie były takie jak teraz w MMA. Tam, można, course, tam tak. można było kopać normalnie. Nie, no, jak... tam pierwsza runda trwała 10 minut, później 5-5. Mhm. E, no ale, i... po, ale podobno było tak, że jak zawodnik leżał, to mogłeś go normalnie kopnąć w głowę. Wszystko można było. Możemy... I, i, I plus takim, takie, zstępy, staki, zstępy. takie stampy na głowę. tak. Ta, ta, <laughs> Nie no, wszystko tam można było to był hardcore, tam naprawdę trzeba było uważać i, i tam nie można było tam na sekundę się tam zagapić, czy coś, bo mogło się, się to źle skończyć, no ale takie były zasady i... i, i... Dostałeś jakieś duże pieniądze? Płacało się? To zależy... Z twojej perspektywy. Dla kogo to są duże pieniądze? Dla mnie były wystarczające, tak, wystarczające. Ale to oczywiście kasa. To to, to, to głównie, głównie była taka motywacja, że, że, że dostanę dobrą kasę, ale mi się to spodobało. No mi się wydaje, że jak jesteś takim zawodnikiem, to to w tobie zostaje do końca tak, życia. mi się to spodobało. Naprawdę to, że później właśnie uczyłem się boksować. I w pewnym momencie nawet fajnie boksowałem, bo, 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 bo miałem mocne sparringi z, z dobrymi pięściarzami. No i jakoś sobie dawałem radę. Oczywiście tam nie, nie miałem jakiejś tam finezji, no ale jakoś dawałem radę, tak? Mhm. E, I to mi, się, to, mi się, to mi się bardzo spodobało tak. I, i myślę, że dlatego no, tak długo zostałem przy tym, bo mnie to wciągnęło. Ciekawą rzecz powiedziałeś, jak sobie słuchałem jednej rozmowy z tobą, że jak wchodziłeś do pierwszej walki, to nie chciałeś patrzeć w oczy temu, 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 temu zawodnikowi. No tak. Wiesz, to jest tak. Jak wiesz, nie, 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 nie wychodziłeś nigdy na rynki i nie, nie, nie biłeś się wiesz, tak no, no takie... Pełne MMA, no, wiesz. E, no to nie wiesz, co, co ci tam spotka. tak? Ja oczywiście miałem sparringi, ale, ale to wiesz, wychodziłem do sali na, na hale, gdzie było tam ponad 40 tysięcy ludzi, mm -hmm. wiesz, i, i, e, i w pewnym momencie jak siedziałem, czekałem na tą, na tą, na tą walkę. A jeszcze była transmisja w, w polskiej telewizji tej walki, e, no to. Ja poprosiłem swojego przyjaciela Michała, który, który tam właśnie ze mną był. Słuchaj, no bo nie wiem, co się ze mną dzieje, no ale pilnuj, żebym, żebym, żebym wyszedł, żebym nie, gdzieś nie pomylił kierunku, tak, i gdzieś w innym miejscu nie wyszedł, tak, bo to szliśmy przez taką, taki korytarz, później tam było skręcić, no tam to, to... znaczy, to... że miałeś jakieś problemy z koncentracją? Nie, nie czułem się pewnie. Mm -hmm. wiesz, nie, czułem się bardzo obco tam, tak? Mm -hmm. W pewnym momencie, w pewnym momencie zacząłem myśleć, co ja tu robię, kurczę, co ja tu robię. Takie wiesz, najgorsze. Takie a ja, myśli. ja wtedy już byłem no, po karierze judo, to żebyśmy to zaznaczyli, tak? Ja miałem wtedy 35 lat. Mm -hmm. e, 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 Karierę letnią w Judo, gdzie byłem mistrzem olimpijskim, tam mistrzem świata, mistrzem Europy. I zaczynam od nowa, coś zupełnie nowego, tak? Można powiedzieć, no, jestem zielony. E, no i. I, ten, i, I tak samo sobie e, właśnie to, co Ty wspomniałeś. E, powiedziałem, że po prostu nie będę się patrzył w oczy, no bo to wiesz, jak to oglądasz czasami walki czy w boksie, czy no to każdy patrzy wiesz, e, w oczy na siebie, tak i mhm. to jest mocniejszy tak, no. Wiesz, no. A potem się to okazuje po pierwszym uderzeniu, wiesz, na głowę, tak? Czy... <gry> w to też była taka sytuacja z patrzeniem w oczy? Było istotne, nie, czy? nie, 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 nie było. No i tutaj sobie wracając do, do, do Twojego pytania, e, założyłem, że nie będę się patrzył w oczy, nie będę się patrzył na niego, tylko po prostu patrzę się w podłogę, wchodzę do, do środka, e, na ring, schodzimy i, i walczymy. tak? No, ale przed, przed, przed naszą walką była walka bardzo mocna i bardzo dużo krwi się polało, bardzo dużo. No, tam. Było... Mówiłeś, że to był Silva, to był Arnerson Silva, to ten, ten czarnoskóry zawodnik z Brazylii. Nie, 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 nie. Mhm. Ale co, z którym ja walczyłem? Nie, nie, mówię. Wcześniej. wcześniej. wcześniej w, yy, Nie Silva, ale, ale yy, yy. jakieś inne. Inny, biały, taki o dobry chłopak. No, mhm. to... I bił się za Pończykiem, i tam strasznie się dużo krwi polało. Strasznie. No tam, a, a tam wykładzina, znaczy ta, mata była biała. To tak I jak to, w UFC, jak jest tak. jakaś hardkorowa walka, to później to ścierają, ale ta krew... Nie, yes, nie, yes. tu, tu tak za bardzo nie ścierali. <laughs> <laughs> nie ścierali. No czyli i tak, ja tak wchodzę ta, do tego ta, ringu, tak. patrzę, a tam kurczę, jakby świnie zażynali. I ta krew tam była cały czas? No była ona, wsiąk, wsi, wsiąknęła tam w ten, w, ten no, w, w tą matę, tak? Bo tam była taka mata, nie, nie taka śliska, tylko... E, tak, a w którąś Materiał, że, ona, że to wszystko wsiąkało. Ale to tak, przecież się ości... można czymś zarazić. Jeśli ty się rozetniesz i będziesz wszyscy tym, w tym maczał, to być można normalnie czymś zarazić od czyjejś krwi. No, no, to w, w każdy, badanie przychodzi, tak? mm -hmm. każdy przy, badania przychodzi. Musieliśmy badania przejść na AIDS, na te wszystkie choroby, które wiesz, żeby. żeby ale przecież zawodnicy wybuczyć. będą tego unikać. Jak, tak samo jak się przychodzi na salę jiu i też można się zarazić jakimiś takimi. Ja nie pamiętam, jak to się nazywa, ale są jakieś takie. Ktoś ma, ma na przykład taką czerwoną plamę, i tym się. Podobno można zarazić się, ją wytrze tym i ktoś, ktoś inny później w to I No, matę trzeba wycierać, tak? Mhm. Dyzyfekcję, co? co, co, co Staff infection to się nazywa tak, po angielsku. Tak. Poczekaj, I, bo to kończę. Mhm. I, no i miałem założenie, żeby patrzeć się w podłogę, no ale zobaczymy, co się dzieje. No to mówię nie, no to wolę patrzeć już w oczy i na, na, na niego. No i już patrzyłem, na, na patrzyliśmy sobie w oczy. Zaczęła się walka, no i co? No i bitka, no. I, I tam pamiętam, że też e, fachowcy z Polski dawali mi tam że 30 sekund walki, no bo to jednak miałem zerowe doświadczenie w MMA, no, ale tam z nim walczyłem prawie 8 minut, no to nie było tak źle. No. I z tego, co wspominałeś, to ten gość sam powiedział, że nie było z tobą jakoś super łatwo, pomimo tego, że jest to. No te... później dawał wywiad e, i, i mówił, że rzeczywiście, no, nie, 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 nie było ze mną łatwo, że. że te czucie mięśniowe, które pomaga w MMA, i tam dosyć, też dużo w parterze walczyliśmy, no to to, to to miałem. No i że zabrakło mi tego doświadczenia, tak, żeby, żeby to opanować tą walkę. I, i tak, ja, raczej ja bym nie wygrał, bo, bo, bo to był bardzo dobry zawodnik, doświadczony, no ale może bym jeszcze wydłużył o drugą rundę, może o trzecią rundę. A może, może i. Jak, tam, jak to w MMA trafiłbym gdzieś na brodę i może. By, bym wygrał. Ale, ale to. To jak w takim razie wchodziłeś do tej walki? Miałeś, wchodziłeś do tej walki z założeniem, że prawdopodobnie ją przegrasz? Nie, no w życiu nie. No właśnie. Ostatnie. Nie, ja mówię tak już po i, mhm. i tak analizując na chłodno, tak, że jednak to był numer dwa na świecie, który stoczył bardzo dużo pojedynków w MMA. No i no I miałem małe szanse na wygranie. Natomiast ja wychodzę do tej walki, no to w życiu no nie, nigdy nie pomyślałbym, że ja mogę ją przegrać. tak? I nie można Tylko, tak myśleć. No nie, nie, można, nie nie. Wychodzę do walki i tak jak, tak jak mówiliśmy wcześniej, no to jest sport walki, to się wszystko może zdarzyć. tak? To, mhm. to, to wiesz, no to trafisz dobrze na brodę, to wiesz, i jest po walce, tak? Albo złapisz rękę, nogę, wiesz i wyciągniesz dźwignię. Więc no też. Po jakim czasie się zacząłeś czuć komfortowo w MMA? Znaczy wiesz, nigdy nie, 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 nie czułem się komfortowo. Eee, tak jak w Judo. Ale jest już taki okres Ale po. Ale kim... myślę, że tak po jakichś 3-4 latach treningu. Tak. Mhm. Czyli to już było po pride. Right. Tak, tak, mhm. tak. Zastanawiałem się, czym się różniły te Gale Pride od tych Gal w Polsce, na których walczyłeś. Były jakieś takie różnice zauważalne? No, no, organizacyjnie, no, to Pride to, to no, była to bardzo duża impreza, bardzo dobrze zorganizowana. No i no, to, to był show, duży show. No naprawdę. To, to wszystko, co to, tam się wokół tego działo, to, to było niesamowite. I, 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 i ci kibice no, z nami robili przed, przed e, e, każdą galą e, spotkanie, no i mówili, że nie możemy wychodzić sami na ulicę, no bo nas e, ci kibice rozszarpią, że nam będą atakować i to, bo rzeczywiście, no tam było, e, to było niesamowite, tak, jak co tam się działo. E, e, więc, więc, no, same show było ogromne, e, no, ale, ale, e, KSW, które, które, e, no jest do dzisiaj tak, no to mm -hmm. chłopaki się wzorowali właśnie na, na, na prajdzie i, i pamiętam czy, nie wiem, czy to przy drugim trzecim moim starcie no to oni byli podpatrywali jak to jak to wygląda. No i fajnie to zaczęli robić i, i dużo rzeczy z wykorzystali z tych gal prajdowskich no. mm -hmm, mm -hmm. Tak słyszałem, plus oczywiście z UFC, no bo UFC też robi tak, podobne tak, eventy. Tak, tak, tak. Pride chyba w ogóle było kupione przez którąś z tych gal amerykańskich, później przez PFL, I, ale... Nie, 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 UFC później kupiło Pride. Tak. UFC kupiło. Tak, tak, uh -huh. tak. No, ale to po to, żeby po prostu nie mieć konkurencji, no i to, to się skończyło. Wykupili sobie monopol tak, na, na, na rynku. Tak. Um, Podobno byłeś na obozie treningowym z Mirko Krokopem, albo umirka Krokopa? Nie, na no, Umirka byłem tak. Mhm. Zaprosił e, mnie tam chyba z dwa tygodnie siedzieliśmy u niego, e, trenowaliśmy u niego w, e, w domu. On, fajny taki Jimman. E, nie wiem jak teraz, no, ale miał dom, gdzie mieszkał na górze, a na dole miał e, ring, matę, siłownię i, i tam przez prawie dwa tygodnie żeśmy trenowali. Mhm. On wtedy szykował się do walki z Japończykiem, z judo, judoką i no, to idealnie mnie, się tak, prosił tak? mnie, żebym, żebym przyjechał do niego i potrenował z nim. No. Z nim dużo trenowałeś? Nauczyłeś się dużo od niego, czy bardziej skupialiście się na jego przygotowaniach? No ja robiłem to, co, to, co chciało, żebym pod, pod tego przeciwnika. Oprócz tego też razem tam trochę trenowaliśmy. Miałeś okazję z nim tak posporować porządnie? No, stójkowo to nie, 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 nie. Tam głównie były zadoniówki, tak i mieliśmy tam ustalone co ja mam robić. Jeść. No to były. Ja, to, to były takie czasy, że jeszcze w ogóle nie śledziłem MMA, ale Mirka Krokopata i tak samo akwera Emalienko, nie, no to, 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 to są takie klasyki, za? To, to są klasyki, i te, tej walki można oglądać w nieskończoność, no to jak oni się lali to naprawdę. To. Tak, te kopnięcia podobne. walczyłeś swoją drogą z bratem, Imalienką? Tak. Tak, tak, walczyłem i, i też dosyć fajnie mi ta walka szła eee, no i niewiele brakowałoby, bym z nim wygrał. No. Niewiele, mm -hmm. <laughs> niewiele. Eee, też doświadczenia zabrakło, bo tam już, już go prawie miałem i eee, no i za bardzo się tam w, 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 jak to powiedzieć, podjarałem, że, że za chwilę będzie koniec eee, no i trochę się spompowałem, on to wykorzystał i, i przegrałem. I nie przedłużali ci kontraktu tam w Pride? Nie, bo to był już moment taki, gdzie oni przechodzili, e, 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 wykupywali ten Pride. E, ja tam jeszcze zrobiłem walkę. Z jakimś Brazylijczykiem chyba? Nie, nie, z, z Barnetem zrobiłem wcześniej. Z Barnetem zrobiłem walkę w Las Vegas. E, Czyli gdzie, Pride też było w Las Vegas? Oni, ale już jako, jako UFC, tak? Jeszcze, jeszcze pod Sendem Pride, ale, ale już to już było tak, że. się łączyli. Tak. To zrobiłem tą walkę w, w Las Vegas, e, z Barnetem, e, no już. i też fajnie, fajnie ta walka się potoczyła, znaczy fajnie, źle się skończyła, ale, ale też. E, w drugiej rundzie chyba, w drugiej rundzie go tam fajnie trafiłem na brodę i, i też on, on, on już ledwo co stał i zamiast e, pójść za ciosem i jeszcze tam kilka razy go trafić, no to, to, to e, ja go wywróciłem i, no i on to przetrzymał tam, bo to też doświadczony zawodnik, także tutaj też niewiele brakowało, żeby można było tutaj wygrać tą walkę. No. Cały czas brakowało doświadczenia, tak. A, a brakowało tego treningu, e, nauki, no, a dostawałem takich e, no, mocnych zawodników. Mhm. No i później KSW w Polsce też, też mocno. Później, tak, tak, tak. No i walkę, którą oglądałem, to ta z Pudzianem i Ej, nie oglądałem do dzisiaj. Nie oglądałem się czemu? Jakoś tak nie. Nie, ale nie, nie czuję tego. Nie, ale to nie była niewyrównana walka. Mam wrażenie, że była wyrównana. No, no, mam nadzieję, że ta 30 no nie wiem. Tak jak słuchał ludzi na no to, że była wyrównana i. Nie no, ja chcę tutaj oceniać, ale sędziów i w ogóle, ale. Płucie no... nie jest ogromne, to ciężko go z siebie zrzucić. No tak, ale ja popełniłem dużo błędów, których mhm. nie powinienem popełnić. No. To trochę, trochę, trochę. I jak oglądałem... Taktycznie źle źle powalczyłem. Mhm. Jak oglądałem tą walkę, to powiedział komentator, że się nie lubicie było. Nie, nieprawda. Tak mu, tak mówili. Nie, nie nieprawda. Nie, nie, my mamy dobry, do... nie, nie, nieprawda. Mhm. Nie oglądałem się, myślę, że to jest ciekawe dla mnie zawsze, jak zawodnicy nie oglądają swoich walk. A czy nie, akurat tutaj wcześniej oglądałem różne walki swoje i w judo tak samo, akurat tej nie jakoś nie. nie nie czuję tego może za chwilę obejrzę teraz jak o tym pogadaliśmy to tak, może, tak. może sobie, sobie odpalisz. a czy nie no tym bardziej byłem wkurzony na to że, że źle taktycznie zawalczyłem tak że, że tą walkę mogłem wygrać no ale ale tak to jest, jak się jest, po pierwsze, jak to jest takie emocjonalne i po drugie, jak się jest taki dokładny, a domyślam się, że ty jesteś bardzo dokładny, to jak się, ja się na tym długo zastanawiałem, ale to jest trochę tak, że oglądasz to i masz takie, że też aż kuje, że ty popełniałeś takie no, błędy. i. Tak, ale to wtedy, wiesz, to, to też miałem pff, jest ciężki, ciężki okres, bo, bo wiesz, my swojego czasu u mnie w klubie, no to była taka ekipa bardzo mocna MMA, no naprawdę, że... E przyjeżdżali do nas na sparingi z całej Polski, tak. I no i nagle wszyscy gdzieś tam pouciekali, jedni poszli do, 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 do klubu tutaj, drugi tam gdzieś dalej, no i generalnie w pewnym momencie, a ja wtedy no, miałem tą walkę z Pudzianem, mhm. za bardzo nie miałem z kim trenować, tak, i, no i trochę tak to wyszło, że... że nie przygotowałeś się tak, jakbyś chciał się przygotować? Trochę tak, trochę tak. Jak podchodzisz do wybierania sparring partnerów? Bo też pamiętam, że wspominałeś też w jednym z podcastów, które słuchałem, że. Nie można trenować ze średniakami, że jeśli... I teraz są podobne... Nie no, ze średniakami też trzeba... Właśnie do tego to jest. pytam. Przepraszam, bo nie do, do, do końca pytania. Um, bo są dwie ścieżki właśnie. Albo trenować, przynajmniej ja to tak rozumiem, albo trenować z najlepszymi, albo trenować właśnie z najlepszymi i ze średniakami, dlatego, bo ze średniakami możesz wybudować pewność siebie i wykończyć jakieś akcje, których nie miałbyś szans wykończyć z tymi ludźmi, którzy są na twoim poziomie. Mhm. Zależy w jakim okresie treningowym jesteśmy, ale trzeba trzeba, trzeba trenować z tymi i walczyć z najlepszymi i ze średniakami, tak, bo, bo, bo jak będziemy walczyć tylko ze średniakami, to my się nie rozwiniemy, a średniak się rozwinie, tak, a my zostaniemy w tym samym miejscu. Mhm. Natomiast no, walcząc z tymi najlepszymi, oczywiście dostajemy bęcki, ale trochę, trochę swoje umiejętności podnosimy, tak. E Mieszając to, że walczymy czasami, trenujemy z tymi najlepszymi i ze średniakami, no to wtedy na tych średniakach możemy robić to, co nam nie wychodzi na tych najlepszych, tak? Mm -hmm. Żeby potem wychodziło na tych, na tych naj, najlepszych zawodnikach. Czyli jak się dobiera z parę partnerów, to sobie specjalnie trzeba wybrać takich i takich? No i... i, i Trzeba tak. Trzeba wybierać. No, jak będziemy cały czas zostawać, walczyć z tymi najlepszymi i będziemy no, no, non-stop spadać i. Ja mówię teraz o, o judo, tak? Po, po, mówimy o judo, e, no, to, no to raz, że możemy trochę może nam głowa siąść, że jesteśmy słabi, nie, dają, nie damy rady. A dwa, że, że to, no, dużo trudniej nam e, nauczyć się technikę. Prawidłowo robić, jak, jak mamy dużo lepszych od siebie zawodników, tak, na których ciężko zrobić daną technikę. Tak. Oczywiście próbujemy, tak, ale, ale, ale oni odpowiednio reagują i no, ciężko, tak zrobić taką technikę. Zrobimy ją raz, drugi, trzeci, dziesiąty na średniaku, no to mamy większe szanse, że na tych, na tych lepszych nam zacznie to wychodzić. Tak. Więc no, trzeba ćwiczyć z tymi i z tymi. No. Oczywiście też jest istotne. Jak wiemy na przykład, że, że, że mamy trudność z zawodnikami na przykład prawymi czy lewymi, tak że dobrze się czujemy z, z prawymi, no to, żeby się nauczyć wal, walczyć z, le, z lewymi, no to musimy na, na treningach, na sparingach brać właśnie tlech lewych, który, który, których nam, ktory, którzy nam nie pasują, tak? I będzie e... frustracja podczas tego treningu i to jest no normalne. No będzie, ale to jest normalne, to jest normalne. Po to robimy trening i, i, i trenujemy z tymi, co nam nie pasuje, żeby później na zawodach sobie dać z nimi radę. Mm -hmm. um wspominałeś wcześniej o presji. Czy u Ciebie miałeś coś takiego, że nauczyłeś się podchodzić do presji w jakiś pozytywny sposób? Czyli, że ta presja jest dla Ciebie dobra? Ja się nad tym ostatnio dużo zastanawiam u siebie, bo do, przez długi czas miałem tak, że mhm. unikałem pracy, później się nasłuchałem mnóstwo podcastów odnośnie tego i doszedłem do wniosku, że tak właściwie ciężka praca jest dobra i to była dla, um, ogromna zmiana u mnie w życiu. I w tym momencie jestem na etapie, gdzie ta ciężka praca mnie już tak nie przeraża, ale miałem takie że, sytuacje, że kiedyś, jak na rolkach pamiętam, mhm. to już opowiadałem w tym podcaście, że stałem sobie na podjeździe, jak rozpoczynałem przejazd i to wtedy czułem taką presję, że właśnie po, później pamiętam, że opowiadałem, że nie lubiłem zawodów przez to, bo odczuwałem taką presję, że mnie to po prostu zgniatało. I dopiero teraz, jak mam 30 lat, dochodzę do tego, że ta presja tak właściwie to też nie jest nic złego i że ta presja pozwala mi być bardziej zmotywowanym i zdeterminowanym na tych zawodach, żeby mieć fajne wyniki. U Ciebie też, tak to, u ciebie też to tak wyglądało, że się jakby zmieniałeś podejście do, do, do samej presji? Samą presję mamy na co dzień, wszędzie. No. To mm -hmm. też to... to... Niekoniecznie mamy codziennie na co dzień. No, no tak, ale jeżeli coś chcemy w życiu osiągnąć, to ta. Ta, 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 ta presja jest. Ta presja jest, tak. Ta presja jest. I, i, i tak jak ja... ja, ja Mówiłem i mówię, że, że mamy duży stres e, i presję też no, przed zawodami. E, e, I ona jest, i, i, i ten stres jest, tak? I będzie. Nie to, że nagle zaczniemy e, 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 odrzucimy to, tak? Że to wejścia, po... liczę sobie do 20, pu, nie ma tego. Albo że tego jakąś nie będzie. Technika oddechowa, mi że to mnie tak, tak, nie To nie będzie. Nie, to, to jest, to będzie, tak? Musimy się z tym zaprzyjaźnić, musimy to zaakceptować. E, i z, tym, i, z tym, I z tym żyć na tyle, żeby to nam nie, nie przeszkadzało, żeby to nam, nas motywowało do, do, do tej pracy, do, do startu w zawodach. Wiesz, najgorzej właśnie jak mówię, że presję... E, miałeś tak dużą, że te zawody nie sprawiały ci przyjemności. No dokładnie, pamiętam i to było, e, teraz patrzę na to z perspektywy czasu i myślę, że to było głupie, że po prostu nie potrafiłem z, z podejść do presji w odpowiedni sposób. A ty wiesz, no to też e, w tym momencie to jest rola kogoś może z boku, tak, który cię nauczy odpowiednio tam się zachowywać i, i akceptować tą presję, tak, mm -hmm. bo to wiesz, no, nie odrzucisz tego, tak, nie, to to, to nie ja dopiero... Tak, pyk i koniec, tak, to... że, to mi ja dopiero po zawodach. Tak. Po, po zawodach jest spokój, a później, i później znowu się buduje przed kolejnymi zawodami. No, no. I to jest pewnie to, co jak wspominałeś o tym, że nie zrobiłeś sobie tej przerwy rocznej, to, to pewnie to jest to, co cię tak dojechało. To mi później... dojechało. Tak, no. tak. Ta presja to wszystko wiesz, to. to... No, ale też jak, nie jak mówiłeś o tych zawodnikach, z którymi ciężko ci się walczyło, to z jakiego powodu był, oni byli ciężsi dla ciebie? ale mówisz Judo. Mm -hmm. No byli niewygodni, no bo to to wiesz, w sportach walki, tak w judo, no wiesz, ktoś jest lewy, ktoś jest prawy, tak. Ktoś łapie e, e, lewą z góry, ktoś łapie za kołnierz, tak. I albo tobie to pasuje, albo nie, albo dobrze walczy o uchwyt, że ty nie nadążasz za na nim. E, no i, i wiesz, i, i wtedy jest ci ciężko, tak? Jak jak mam na przykład zawodnika, który stoi na prawo, ja, ja lubię jak mi stoją na prawo, tak ustawienie szarpie, nie, 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 nie skacze, no to, to wtedy mi pasuje. A tak, już no tak wiesz, no a każdy, każdy przeciwnik jest inny, tak. I, no I wiesz, czasami i... dostajesz takiego, który robi wszystko, to, co ci nie pasuje? Tak. No i to jest, to jest rola trenera i całego sztabu, że wiedzą, że, że nie pasuje zawodnikowi to, to i to, tak? i wtedy, jeżeli są jakieś kampy z e, e, walki e, nie wiem, w Europie czy tam w świecie i jest, jest trening, no to, to, to trzeba dobierać takich, które nie pasują no, i ten zawodnik będzie przeklinał, będzie no, źle co ja to nawet będą, będą spadać będzie już, ale raz drugi trzeci dziesiąty e, Aż w końcu nauczymy się walczyć tak ja, e, ja zawsze e, hmm. Tak, ja miałem taki, zostałem nauczony, że na przykład jak gdzieś nam walczyłem na jakichś kampach z Japończykami czy i, i nie dany zawodnik mi nie pasował, to ja do niego podchodziłem kilka razy, tak? Celowo. Tak. Nie unikałem tego. Niestety są zawodnicy, którzy wiesz, są, jest jakiś kamp, walczy z jakimś zawodnikiem, nie pasuje mu, no to już więcej do niego nie podejdzie. A to trzeba podchodzić, A tu trzeba podchodzić trzeba oswajać się. ileś tam razy podejść, zawalczyć, tak, żeby, żeby nauczyć się z tym zawodnikiem walczyć, tak, z tym jego stylem, żeby później na zawodach z nim wygrać. Miałeś jakieś konkretne podejście mentalne do tych walk? Że jak w jakiś sposób starałeś się. Jak słucham sobie niektórych zawodników, to jedni zawodnicy mówią, żeby złamać kogoś wolę, inni zawodnicy mówią, żeby narzucić takie tempo, żeby ten zawodnik złamał się pod, żeby nie starczyło mu kardio. miałaś mm -hmm. miałeś jakieś podejście do, do, do walk w ten sposób? Wejść, rzucić i, I wygrać. I wygrać. <laughs> no. bardzo, bardzo, proste, bardzo proste podejście. No i tak jak mówiłeś, dużo walk szybko się kończyło, więc no tak, sprawdzało się. No tak. Um, jak sobie słuchałem też, o, wspominałeś o Aleksandrze Kowalewskiej, dobrze pamiętam jej nazwisko? Tak. A, I powiedziałeś, że obserwowaliście ją jako talent, który się pojawia, i wspomniałeś, że dużo takich talentów widziałeś na sali i że talenty zostały zmarnowane. I zastanawiałem się, co, 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 co można robić, żeby takie talenty na sali się nie marnowały. <laughs> no, trzeba pracować z nimi, tak. To... Wiesz, to są rola trenerów klubowych, trenerów e, e, no rodziny, no to, otoczenia, tak, żeby, żeby tak jak wspomniałem, że ja jak trenowałem i, i jeździłem na kadrę, miałem kolegów z polskich Polski, którzy, którzy też e, no mieli dobre papiery na to, żeby, żeby być my, e, najlepszymi na świecie, no ale... No ale wiesz imprezki nie imprezki e, tu, na, e, na obozie trenowali mocno super e, były po dwa trzy treningi dziennie wracali do domu no i robili 2 trzy treningi w tygodniu no, mhm. czyli to, to wszystko uciekało tak bo no, wiesz, no, czyli według ciebie to jest rola trenera żeby znaleźć wy, wyłowić taką osobę i pilnować jej żeby trenowała Myślę, że tak. Rola trenera rodziców też, żeby też pomagali, nie przeszkadzali. No domyślam się, że to musi być skomplikowane, jak się prowadzi klub i widzi się w zawodników, którzy mają ogromny talent i tak obserwujesz ich i myślisz sobie ten będzie dobry ten ten. ten nie to do końca tak wiesz, nie jesteś w stanie powiedzieć. To dopiero też z czasem wychodzi, ale, mhm. ale y, 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 widać. Y, nie, może nie. No, widać kto ma, kto ma predyspozycję do, do, do danej dyscypliny, kto dobrze się czuje, kto e, no, fajnie walczy, tak, ale, ale to jeszcze długa droga, bo to wiesz, to jest tak, że. E, to wiesz, po drodze może się wszystko zmienić, tak? Może się okazać, że. E, że Ktoś wyjdzie za mąż, albo do, tak, tak. I tak, dziecko. Tak, tak, że to, to, to wszystko się. No, Pozmienia i nagle wiesz, są inne inne motywacje, wiesz, niekoniecznie sportowe. No. Czyli nie ma co podchodzić do zawodników, że ktoś ma potencjał, bo już tyle razy widziałeś kogoś, kto miał potencjał, i po prostu, życie się tak poukładało, że i tak musiał robić coś innego. Że... Nie, no to wiesz, co nie ma. No to wiesz, Jeżeli ma się, ma się, ma się taki, taki potencjał, no to trzeba wszystko robić, żeby pomóc, i. i i go odpowiednio nakierować tak. Mm -hmm. Wiadomo, że czym taki, taki zawodnik starszy, tym, tym, tym no, musi sam podejmować pewne decyzje tak. Czy, czy, tak jak ja musiałem, tak? W pewnym momencie. Albo albo pójść do kolegów z zagłówkami. No, <noise> albo, albo nie. Albo trenować. No. Albo trenować, więc wiesz. No. Trzeba, trzeba podejmować. Trudne wybory. Masz, no, masz czasami tak. sytuację, że gadasz z jakimiś zawodnikami, że doradzasz im właśnie takie trudne wybory? Czy raczej się już nie, nie bawisz no, taką rolę? No, nie, Znaczy, wiesz, no to wiesz. Jak ktoś mnie się pyta no, z młodych sportowców, zawodników, no to, to tam jestem w stanie coś tam powiedzieć, pomóc. No, ale... A często padają takie pytania w ogóle? Czy oni tak nie rozkminiają długofalowo? Nie, rzadko, rzadko. Mhm. No, to ciekawe w sumie. Wydawałoby, się, wydawałoby mi się, że jeśli mają kogoś takiego pod ręką, gdzie ty, ty tam jest przychodzisz i masz takie doświadczenie, to powinien to podbijać i pytać, a jak to zrobić, a jak to zrobić, a jak to u ciebie wyglądało, co zrobić, żeby być lepszym. A jednak, a jednak, a jednak nie podchodzą, więc to jest dla mnie zaskakujące. I no czasami, wiesz, jak miałem spotkania różne w różnych tam szkołach czy klubach, gdzie byli zawodnicy judo, to tam, wiesz... Pytali się, jak, jak to wygląda, jak, w jakim kierunku iść, no, no to tak, ale tak wiesz, face-to-face to, face, to, no to, to, to nie. Da się teraz wyżyć z Judo, jeśli ktoś trenuje no. tak profesjonalnie? Nie, ciężko. Znaczy, jak się jest medalistą mistrzostw Europy, świata i jest w, w czołówce, to tak, ale jeżeli mówimy o, o tym, żeby żeby jak dochodzimy do, te, do tego mistrzostwa, no to to jest ciężka droga i, i no i trudno. Hmm. Mnóstwo wyrzeczeń w takim razie, żeby być na, na szczycie czudo. Tak, chyba, więcej że, z tego nie ma. Chyba, że ktoś umie robić social media, to ewentualnie A, wtedy może tak. influencerować. I, <laughs> tak, i ma dużo lajków, to tak. No. A jak przed podcastem wspominałeś o swojej nowej rutynie treningowej, że trening, sam teraz trenujesz sześć razy w tygodniu? Tak, sześć, maksymalnie sześć razy w tygodniu, tak. Hmm. Znaczy, ja wiesz, generalnie ja nie, nie, miałem, nie, nie pamiętam takich sytuacji, żebym, żebym w tygodniu. No, czasami tak było, że nie zrobiłem treningu, no ale, ale generalnie dbam, staram się dbać o siebie i tam co jakiś czas zawsze tam jakiś trening, czy biegowy, czy na siłowni zrobiłem, czy tam na macie, jakąś, jakieś walki w parterze. Natomiast teraz. Teraz tak więcej trenuję. No właśnie, bo to mnie zastanawiało, sześć, sześć razy w tygodniu w to tym dużo? wieku wydaje mi się, że dużo. No wiesz, ty podchodzisz na to do tego z innej perspektywy, bo dla ciebie to jest Aha. mało w porównaniu z tym, ile kiedy, kiedy, kiedyś trenowałeś. No? Ale dla takiej normalnej osoby to wydaje mi się, że dużo. No tak, ale wiesz, no, ja całe życie trenowałem, więc wiesz, to jest jak narkotyk. No to, mhm. to, to, to. już ja nie, wrosło nie, to w, nie w ciebie. w stanie, wiesz, tak przestać trenować zupełnie i nic nie robić. Kontuzje nie, nie masz tak, że do, dokuczają ci kontuzje. Mam, mam. Teraz jak coraz, twa, coraz, jak dłużej, teraz? Co, coraz dłużej idę do, 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 do łazienki, wiesz, jak wstaję rano. <noise> Ale nie źle, jak się rozruszam, to już jest okej, okay, wiesz. Nie, kolana okej. Okay. Kolana okej. Okay. Ja w międzyczasie e, jeszcze, jeszcze e, e, jedno i drugie kolano zrobiłem sobie, artroskopię wyczyściłem, kolana... Jeszcze raz? E, tak, tak. To kilka lat temu. Tak, mhm. To... to Także to wszystko, wszystko fajnie wygląda i e, latem jeżdżę, kupiłem sobie fajny rowerek, więc jestem Rower jest trochę tak e, sfiksowany na, na punkcie jazdy na rowerze, więc e, e, latem jak jest sezon to z domu na, do, do klubu jeżdżę 14 km w jednostkę i z powrotem, czyli tam jakieś 30 km robię na, na rowerku. A myślisz, że teraz, żeby być zawodnikiem MMA, trzeba startować w takich galach, żeby zarabiać jakiekolwiek pieniądze? To jest jedyna droga, żeby sobie żeby fajnie z tego pożyć? Nie rozumiem pytania. Pytam się, czy jeśli teraz ktoś jest zawodnikiem MMA w tym, Zawodnikiem, jakiś, ale takim w, profesjonalnym. w Polsce czy profesjonalnym? W Polsce, bo mówię o Polsce. To, że jedyny, jedyny sposób, żeby zarabiać pieniądze jakieś sensowne, to jest stać w takich galach MMA albo KSU albo w jakichś freak fightach? No tak. Trzeba startować, no bo to sam trening, to, 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 to nic nie da, tak? Trzeba walczyć na, na, na galach. O tyle teraz fajnie, że tych gal jest dużo. Mhm. To się strasznie I, rozwinęło, tak, co? I, i, i myślę, że, 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 wiesz, że każdy może znaleźć coś dla siebie, no bo za moich czasów, no to e, tylko KSW było, tak? Na początki. Jeżeli mówię o, mówimy o Polsce, tak? Mhm. Bo jakieś takie małe gale, ale to tam wiesz. E, Widzisz to u siebie w klubie, że jest takie boom na MMA? Teraz już nie, teraz nie. Ja tu Kiedy już... było? No, kilka lat temu, wiesz jeszcze. No, teraz, wiesz, było boom e, i dużo było chętnych, e, te grupy były duże, natomiast e, MMA też nie jest łatwą dyscypliną, wiesz, i to jest tak, że e, e, można dostać po głowie, tak, i e, no, jest strasznie wymagająca dyscyplina, bo to jest walka i w stuce, i w parterze, no i musimy boksować, musimy kopać, musimy e, e, wywracać zapasy judo, jiu -jitsu, także to to jest taka bardzo wszechstronna... Dyscyplina i. Mm, nie, na, nie każdy się nadaje do tego. No, ale zobacz, ile tych influencerów walczy w tych wa walkach w MMA. Ja byłem zaskoczony, bo ty, wiesz, oglądasz ludzi na YouTube i tak patrzysz na nich, i oni nagle z tego że robili YouTube, a, przeskakują do takiego reżimu treningowego i rzeczywiście wychodzą I, na galę. I, I to jest fajne. I odczuwają całą tą presję. Biją się po twarzy, wiesz, całici <laughs> w krwi. To jest. Ja byłem zaskoczony. I, i, i to jest pozytywne e, tych, e, tych, e, tych gal, że właśnie. E, Oczywiście mówimy e, o tym, że gość, który e, od biurka wstaje czy od mikrofonu, tak? I wchodzi w ten reżim treningowy. Mhm. I e, rzuca picie, palenie, tak? I trenuje, szykuje się do walki. I to go wciąga. To jest mhm. super. Mhm. Tak? To jest super. I się przygotowuje, walczy. Czasami lepiej, czasami gorzej, ale, ale walczy, tak? To jest, to jest e, taka. E, Dobra zmiana. E, dobra zmiana, pozytywna, tak, jak najbardziej. Najgorzej, jak wiesz, są takie walki, gdzie widać, że ktoś w ogóle nie trenował i wiesz... Tylko w, robią to pod z, 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 z ulicy, wiesz, i... i e, no i to, to się słabo ogląda, tak? Ale, ale większość jest takich, rzeczywiście to jest, to jest super, że, że nagle poczuli, poczuli to, że, że mogą... Się zmienić, tak? Eee, no i wchodzą te, w ten nie, reżim treningowy. No i to jest, to jest dobre. No. Mhm. Ale to, co było dla mnie zaskoczeniem, to że jakby, mam wrażenie, że mentalność jest tak istotna w takich sportach i w wyrobieniu wszystkiego, że właśnie ludzie, którzy byli dobrzy w robieniu YouTube'a, wciąż byli w stanie przejść i przełożyć tą swoją mentalność na sporty walki, co wiele osób im odmawiało. I mówiło, że nie, ty jesteś zwykły youtuber, ty sobie nie poradzisz tu w sportach walki. Ty, Ale to, to ty... też roboty robi, tak? No właśnie. To, to, no to no nie jest tak, nie. że ty wiesz, no tak jak siedzimy rozmawiając, to jest Twoja robota, która cię kosztuje dużo czasu, dużo wysiłku. Wiesz, niektórym ludziom się tak samo. E, e, powiem o, o, o sporcie. Tak? Mhm. Większość ludzi widzi nas, jak odbieramy złoty medal i no super, no, jeszcze zarobił, jeszcze dostał tam jakieś 100 tysięcy dolarów, czy tam. To, 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 ja, ja też mogę to robić, tak? mhm. ale on, oni nie wiedzą, że to kosztuje ileś tam pracy, tak? że to, żeby dojść do tego poziomu no to trzeba bardzo, bardzo dużo roboty włożyć w to, tak? W przygotowania. Tak samo tutaj, z tej strony, tak, e, żeby mieć ileś tamtych lajków, to nie jest tak, że sobie rano wstanę, pyk, e, i mam, mhm. tak? Tylko Tylko, to jest robota. Tak, trzeba wstawać, trzeba no. dyscyplin. Przede wszystkim trzeba być konsekwencja czyli cały czas pracować. I to przekłada się tak samo na sport. Nie? No właśnie. Też no. co, co tydzień musisz no. wykonać ileś treningów, nie możesz odpuszczać, trzeba trzymać dietę, trzeba się pilnować planu tak treningowego. Jest. Więc to się bardzo ładnie przekłada. Natomiast jakby właśnie z takiej perspektywy publicznej mam wrażenie, że lu dużo ludzi tego nie rozumie. Ale ja wiesz, bo nie chcę, wiesz, siedzą w. Y przed komputerem, ci psy jedzą, piją piwo albo kole, wiesz, i komentują. No, a w życiu, w życiu nie, nie, nie wzięli się za żadną porządną robotę, wiesz, nie zarobili żadnych pieniędzy, bo tylko siedzą i oglądają i komentują, wiesz. To są tacy fachowcy. No. Mm, jak dziwnym doświadczeniem było dla ciebie wystąpić w tańcu Gwiazdami? Ojej. <laughs> To było tak jak mówiłem wtedy o tej pierwszej swojej walce MMA mm -hmm. i o tym, że prosiłem swojego przyjaciela, żebym mi pomógł, bo, bo nie czuję się dobrze i, i to co miałem w głowie, że co ja tu robię, tak? Mm -hmm. No to w tańcu z gwiazdami można to powiedzie, można powiedzieć, że to było takie... Razy 10 Razy dziesięć. <laughs> Yes, to... Dlatego zadałem to pytanie w ten sposób, bo tak mi się wydawało, że to tym, to... Bar tym bardziej, jeśli jesteś taką osobą nie taką, właśnie, że wiesz, ładujesz się wszędzie na jakieś eventy i chcesz wszędzie być na ściankach. No nie, tam... ja nie, nie przypadałem za, za chodzeniem. A, po a tutaj eventach. jednak sobie z gwiazdami. Tak. No i jest. Oh <laughs> znaczy tak, generalnie super przeżycie i, i nie żałuję, bo poznałem fajnych dużo ludzi, e, fajnie się pobawiłem i, e, i było super, ale same te treningi. Od kurczę, kończyliśmy w niedzielę program. Ciężkie były te treningi? Bardzo. Ja po 6-7 godzin dziennie, tak. Poniedziałek do piątku i to tak śmiesznie było, bo tak od poniedziałku do, do piątku ćwiczyliśmy kroki bez muzyki. Kroki bez muzyki. Tak. To żeby jest strasznie upierdliwe. No tak, no ale wiesz, żeby się nauczyć e, kroków, tak. E, później w piątek e, było, było już z muzyką i wszystko się chrzaniło. Jak muzyka dochodziła, no to już te kroki nie, 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 nie wychodziły, nie wchodziłem w, te, w tempo w muzykę e, i pamiętam, że zawsze co, co, co program w soboty były te takie próby generalne i mi nic nie wychodziło i pamiętam, ten reżyser mówił nie na studiu na to nie, nie da rady, to w niedzielę jak kamery się zapalą i w ogóle no to będzie tragedia, a to wiesz było tak, że jednak ten sport dawał to, że wiesz. Kamera. Adryna... Potrafiłeś kontrolować adrenalinę. I mhm. Wyłączenie, pyk i wszystko wychodziło, tak. Wiadomo, że to nie było tak, że tam wiesz, no ale, ale generalnie nie było żadnych takich dużych błędów poza, poza wtedy co odpadłem, kiedy, kiedy no, to trochę takie było polityczne, ale nieważne. E, 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 miałem rumbę zatańczyć. Wcześniej miałem jakiś inny, klasyczny taniec, ale z mi na rumbę, a rumba na no, to tragedia, to wiesz... To... Ja nawet nie wiem, jak to wygląda. Nie, no to... Nie, wiesz, to nie taniec dla takich, wiesz, sztywniaków, jak ja. No, to, to... no i tu, tutaj już było ciężko, ale generalnie Czyli... to było tak. Za każdym razem, kiedy wychodziłem w niedzielę i te kamery i to, no to ja mówię, co ja tu robię, co ja tu robię? I tu uśmiech, trzeba było się uśmiechać. Wychodzi, o ja... A, a ja... a ja w środku spięty taki, wiesz, że tak. <laughs> ja, ta, jak w takim razie podjąłeś tam decyzję? Nie wiedziałeś, w to się ładujesz, jak Nie namawiali, nie. No, ja miałem chyba to była z czwarta czy piąta, e, e, podejście do mnie. E, e, nie wiem, czy od drugie, czy od pierwsze. Tam co jakiś czas miałem tam e, e, informacje, że, że ta czy prośbę, czy, czy nie chciałbym wystartować. I dopiero chyba za czwartym czy za piątym żona do mnie, no iść tam jeszcze dzieciaki już były starsze mojemu, idź, potańczysz trochę tego jemu. Ja no dobra, to pójdę. No i tam się to, zdecydowałem, to ale było, to nie było łatwo. To no. robi na mnie większe wrażenie niż zdecydowanie się na Pride. Biorąc, biorąc pod uwagę tak, te charakter. To nie, nie no, naprawdę, to naprawdę. Bo później mi tak kolana bolało, bo to musiałem tańczyć w takich tych butach no. Takich klasycznych, tak, takich eleganckich. Tak. To sobie takie ochraniacze kupiłem na, na kolana, ale nie, no to to. to Ciężko było. No. Jak odpadłem, naprawdę. E, wiesz, niektórzy to jak odpadali, to płakali, że też żałowali. Ja się cieszyłem, że ja już odpadłem. Tam chyba nawet Popek <gry> brał udział w tym, z tego co pamiętam. Ko kojarzysz? Tak, tak, tak. tak no, tam. Ty, ja bym się nie odważył. To, e. to jest zbyt duże to się, byłoby doświadczenie dla mnie. Pewnie bym miał dokładnie no, tak, Ale to, to ja myślę, właśnie walka z presją, to jest właśnie to, że. Czyli wiesz, to, to, to tak, dostajesz tak, coś na... i musisz wyjść i to zrobić. No. Czyli tak naprawdę nie żałujesz? A poszedłeś drugi raz? Chyba nie, chyba nie, ale nie dlatego, że, że tam e, bałbym się czy tam wiesz, nie, nie przeżyłem to już, wiesz, wiem jak to wygląda, fajnie było, e, ciężko było, e, ale tj, nie. To też jest takie, że coś, co. Jak ja to oglądam w telewizji, to bym nigdy nie powiedział, że to jest ciężkie. W sensie wiesz, na jakieś tam tańczenie, ale nie pomyślałbym, nie, że to, to jest ciężkie, tyle... naprawdę. To tam się nam fajnie wydaje, że tu tak ramę zrobisz, to jest łatwo, wiesz i tak ją utrzymać przez mhm. cały taniec, albo tu krok. Nie, to, to jest ciężki spot. I to też jest duże wyrzeczenie, czyli w takim razie oni cię jakby wynajmują na cały ten czas, no bo tyle trenować przez tyle godzin, to znaczy, że musisz czy... zastopować wszystko inne, co robisz w życiu, i robić tylko ten program. Tak, tak. Czasie, czasie tutaj. Przede wszystkim trzeba być na miejscu, tak jak były próby w Warszawie, no to, to to było tak, że musiałem ileś tam treningów w tygodniu zrobić, ale to wiadomo, że każdy chce jak naj, najlepiej wypaść, więc natrenowaliśmy no, codziennie po 5-6 godzin, tak? czy tam nawet 7, zależy tam od tańca. Tak? No i do, finał był w niedzielę, no i wiadomo, jak się przechodziło dalej, no to od razu trzeba było umawiać następny tydzień treningi, żeby się przygotować do następnego tańca. Nabrałeś więcej szacunku do tancerzy przez ten program? Nie no, ja zawsze ich szanowałem. To. Ja nie wiedziałem, że to jest aż takie nie, ciężkie, no to, ale to, to musi być kupa pracy. Kupa, naprawdę. Mhm. I to nie każdy się nadaje do tego. Trzeba mieć jakieś takie wyczucie. Czyli ta twoja czutka ze sportu walki nie, nie, nie... pomogła. Nie? Tak. <laughs> nie, nie, nie? Nie, nie, nie. Czyli tam jest to jednak e, inna rzecz. To co innego, tak. Um, dobra, zapytałem cię o wszystko, o co dzisiaj chciałem cię zapytać. Chcesz jeszcze coś dodać? Oczywiście o czymś nie powiedzieliśmy? No nie, to byśmy musieli jeszcze tu posiedzieć trochę. No, to, ale to, to myślę, że... Pogadaliśmy o, o, o większości takich aspektów, które, które chciałem przegadać. Um, powiedz jeszcze, proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie. Al... Gdzie mogą mnie znaleźć w internecie? Mhm. Na mojej stronie, tam na, na Instagramie Paweł Stula. Mhm. Wiesz, tych, tych lajków nie mam za dużo, bo się ty, wiesz, nie, nie zajmuję się tym tak zawodowo i wiesz, tam po jakichś czasach jak, jakieś zdjęcie na Facebooka czy, czy na Instagram wrzucę, staram się e, jakoś tak na bieżąco, no, ale to wiesz. Musisz komuś to zlecić. No może przyjdzie taki moment, że, że poproszę kogoś, żeby, żeby to, ktoś mi coś to robiło, ale, ale no, wiem, że tu mam duże zaległości, wiesz, no. Nie, nie przejmuj się, jest, przychodzi do mnie mnóstwo osób, które, które jakby nie przekładają do tego tak dużej uwagi. Więc. Ale nie można tak do końca, wiesz, no to, to wiadomo, co zależy co w życiu robisz, tak? Mhm. Dla niektórych jest to ważne, bo mają taką robotę, wiesz, że to, to musi być. Ale wiesz, ja nigdy nie byłem i, i nie chciałem, żeby te moje życie prywatne było tak gdzieś na publiczne. zewnątrz, tak? Tak publiczne. No. no i do tej pory, no, na tyle ile, ile chcę, no to coś tam wrzucę, tak, ale... ale... Wiesz, nie tak, że jestem i idę do kiberka. A jestem tutaj, to moje zęby, tu siadam tutaj, teraz mam taką potrzebę, wiesz. No bo to... ja to zazdroszczę tym ludziom szczerze, mówiąc, ja bym chciał mieć taką łatwość. Nie mówię, tak? żeby, nie mówię żebym z niej korzystał, ale chciałbym mieć taką łatwość, bo ja mam, mam wrażenie, że czasami nawet tutaj, jak mi ktoś przyjdzie i od razu tutaj jakieś sofacze robi, to coś nagrywa. Ja tak sobie myślę, jak oni się tego nauczyli w ogóle? Skąd to się bierze? Ja bym mm. naprawdę chciał mieć taką łatwość. wiesz, takie to musi ułatwiać pracę medialną. Tutaj sobie coś nagrywasz o klubie, tutaj opowiadasz jakąś ciekawostkę, tu, i to ci po prostu przychodzi tak nie umiem tego przystrykania. Nie, to wiesz, robisz swoją robotę, dobrze robisz i. i wiesz, nie można mieć wszystkiego. Niestety. Niestety. Mhm. Um, dobra, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Super historia. Dzięki. 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 Siemanko. A teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!